Drodzy bracia i siostry, chciałbym was serdecznie pozdrowić w ten sposób, ponieważ w inny nie możemy się teraz widzieć. Aber wir dürfen dankbar sein, dass der Herr Gnade schenkt, dass wir auch auf diesem Weg uns über Gottes Wort austauschen können. Ale możemy być Panu wdzięczni, że w taki sposób możemy zajmować się Słowem Bożym. Und unser Thema heute Nachmittag ist ja Begegnungen mit dem Auferstandenen. Tym tematem dzisiejszym, którym chcemy się zająć, to są spotkania ze zmartwychwstałym. Und ich wünsche, dass so wie die Jünger damals mit großer Freude erfüllt waren, als sie Christus als den Auferstandenen sahen, dass das auch bei uns so ist. I życzyłbym sobie tego i nam wszystkim, żebyśmy tak samo jak uczniowie wtedy wypełnieni byli radością, widząc zmartwychwstałego, by tak samo właśnie to było u nas. Und bevor wir etwas nachdenken über das Thema, wollen wir gemeinsam beten. Marcin, tust du das? Ja. I zanim się tym tematem zajmiemy, chcielibyśmy się najpierw pomodlić. Pomodlimy się. Panie Jezu, chcemy Ci dziękować bardzo, że tak jak przed momentem wyraziliśmy, to możemy znowu spoglądać na Ciebie i w ten sposób zajmować się Słowem Bożym przez tą możliwość, jaką nam dajesz i te środki. Panie Jezu, pragniemy Cię prosić za każdym sercem teraz, w tej godzinie, podczas tych wykładów, aby właśnie spojrzenie nasze umocniło się w tym spojrzeniu na Ciebie, aby nasze serca wzmocniły się, patrząc na Ciebie i rozważając właśnie te spotkania z Tobą. Te nasze relacje są dzisiaj właśnie połączone z Tobą. Przez to, że Ty jesteś tym zmartwychwstałym. Ty żyjesz, Panie Jezu, i w Ciebie wierzymy i na Ciebie czekamy. Ale teraz nasze życie prowadzimy właśnie w społeczności z Tobą. Tym żyjącym zmartwychwstałym naszym Panem. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że jesteśmy z Tobą złączeni i nikt i nic nas od tego nie oddzieli. Tobie się chcemy polecać teraz na ten czas i brata i wszystkie te środki też techniczne prowadź, Panie Jezu. Amen. Du hast nicht viel verstanden, aber... Wir wollen zu Beginn gerne etwas lesen aus Johannes 20. Przeczytamy na początek z Ewangelii Jana 20 rozdział. Und zwar Johannes 20, Vers 17 bis 23. Od wiersza 17 do 23 przeczytamy. Ewangelia Jana, 20 rozdział, od wiersza 17 do 23. Rzekł jej Jezus, nie dotykaj mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do Ojca, ale idź do braci moich i powiedz im, wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, do Boga mego i Boga waszego. I przyszła Maria Magdalena, oznajmiając uczniom, że widziała Pana i że jej to powiedział. A gdy nastał wieczór owego pierwszego dnia po sabacie i drzwi były zamknięte, tam gdzie uczniowie z bojaźni przed Żydami byli zebrani, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich, pokój wam. A to powiedziawszy, ukazał im ręce i bok. Radowali się tedy uczniowie, ujrzawszy Pana. I znowu rzekł do nich Jezus, pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. A to rzekłszy, tchnął na nich i powiedział im, weźmijcie Ducha Świętego. Którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są zatrzymane. Johannes 19 hatte geendet damit, dass der Jesus in das Grab gelegt worden war. 19 rozdział Ewangelii Jana zakończył się tym, że Pan Jezus został złożony do grobu. Und zunächst einmal schien es, als ob damit jede Hoffnung zu Ende war. I właściwie tak można by powiedzieć, wyglądało to na to, że wszelka nadzieja została utracona. Wir sehen das etwas, wenn der Herr Jesus in Lukas 24 den beiden Emmaus-Jüngern begegnet. Oglądamy to też, kiedy Pan Jezus spotyka tych dwóch uczniów idących do Emmaus w Ewangelii Jana, przepraszam, w Ewangelii Łukasza 24. Sie waren sehr traurig und niedergeschlagen. Oni byli tacy zasmuceni i przygnębieni. Und sie sagten, wir hofften, dass er der wäre, der Israel erlösen würde. A myśmy myśleli, oni mówią, że on odkupi Izraela. Damit schien ihre Hoffnung zu Ende. Es war alles zu spät, dachten sie. I można odnieść takie wrażenie, że tak samo ich nadzieja po prostu umknęła. To wszystko się zakończyło. Nie było żadnej nadziei. Aber mit Kapitel 20 hier beginnt etwas völlig Neues. Ale tu w Ewangelii Jana w 20 rozdziale rozpoczyna się coś zupełnie innego. Jetzt strahlt Hoffnung, jetzt strahlt die Auferstehung des Herrn Jesus hervor. Teraz właściwie rozbłysła tutaj nadzieja. Ukazało się zmartwychwstanie Pana. Da, wo der Mensch durch seine Bosheit alles verwirkt hatte, strahlt die Gnade Gottes hervor. Tu, gdzie człowiek tą całą łaskę Bożą zatracił, to jednak właściwie ona ukazuje się tutaj jakby na nowo swoim blaskiem. Der Mensch war vollkommen schuldig und er hatte jedes Anrecht verwirkt. Człowiek był całkowicie winny, ponieważ wszelkie prawa do czegokolwiek zatracił. Aber die Gnade Gottes triumphiert. Ale łaska Boża triumfuje. Und wir finden im Alten Testament ein Bild, was uns das schön zeigt. I w Starym Testamencie oglądamy pewien piękny obraz, który nam to doskonale ukazuje. Ihr kennt die Begebenheit, als das Volk Israel Ai geschlagen hatte, oder Ai schlagen wollte, besser gesagt. Ai? Aha. Ai statt Ai. Statt Ai, okej. Mamy tą scenę, którą znamy z Księgi Jozuego, jest mowa o tym mieście Ai, które miało być zdobyte przez Izraelitów. Und dann erleiden sie eine schlimme Niederlage, weil Sünde im Lager war. Ale jak wiemy, ponieśli tam ogromną klęskę z powodu grzechu, który był pośród nich. Achan hatte gesündigt und die Sünde musste aus der Mitte des Volkes weggetan werden. Achan zgrzeszył, a grzech miał zostać usunięty spośród ludu Bożego. Und dann lesen wir einen Vers in Josua 7. I w księdze właśnie Jozuego w 7 rozdziale czytamy jeden werset. Ganz am Ende des Kapitels, nachdem Achan gesteinigt worden war. Całkowicie na końcu tego rozdziału, kiedy Achan został już ukamienowany. Und damit der Zorn Gottes abgewendet war. I tym samym gniew Boży został odwrócony. Heißt es, darum gab man jenem Ort den Namen Tal Achor bis auf diesen Tag. I ostatnie zdanie czytamy, dlatego to miejsce nazywa się do dnia dzisiejszego Doliną Achor. Und Achor heißt Trübsal oder Unglück. Achor znaczy smutek albo nieszczęście. Das zeigt uns die vollkommene Schuldigkeit und Hoffnungslosigkeit des Menschen. To pokazuje nam całkowitą winę właściwie i beznadziejny stan człowieka. Aber dann kommt dieses Tal noch einmal vor im Alten Testament. Ale ta dolina pojawia się jeszcze raz w Starym Testamencie. Und zwar im Propheten Hosea. A mianowicie w proroku Ozeaszu. In Hosea 2, vielleicht kannst du einmal Vers 16 und 17 lesen. Ozeasz 2 rozdział, 16 i 17 wiersz. Księga Ozeasza, 2 rozdział, 16 i 17 wiersz. Dlatego teraz ja zwabię ją i zaprowadzę na pustynię i przemówię do jej serca i dam jej tam winnicę, a z doliny Achor uczynię bramę nadziei. I słuchać mnie tam będzie, jak w dniach młodości i jak w dzień swojego wyjścia z ziemi egipskiej. Dieser Vers spricht eigentlich für das Volk Israel in der Zukunft, aber wir wollen ihn einmal anwenden für uns. To miejsce, które przeczytaliśmy teraz, ono wprawdzie mówi o przyszłości Izraela i wskazuje na przyszłościową sprawę. Niemniej chcemy je teraz zastosować w stosunku do nas. Hier sehen wir, wie Hoffnung da ist, weil Gott Gnade übt. Tu właśnie oglądamy tą nadzieję, ponieważ Bóg okazuje swoją łaskę. Und das haben wir jetzt hier in Johannes 20 auch, wenn der Jesus in Auferstehung kommt. I to samo oglądamy właśnie w Jana 20, w naszym fragmencie, kiedy Pan Jezus przychodzi jako zmartwychwstały. Weil Gott durch das Werk des Herrn Jesus am Kreuz auf Golgatha vollständig befriedigt worden ist. Ponieważ doskonale został zaspokojony Bóg poprzez dzieło Golgoty. Und weil Gott durch das Werk seines Sohnes geehrt und verherrlicht worden ist, kann er jetzt Gnade anbieten. I ponieważ Bóg został uczczony należycie przez dzieło Pana Jezusa, może on teraz okazać łaskę. Auf der Grundlage des Todes und der Auferstehung des Herrn Jesus fließt der Strom des Segens zu uns. Na podstawie śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa teraz płynie do nas błogosławieństwo. Und deshalb ist mit Kapitel 20 alles anders als vorher. Dlatego jakby całkowicie zmienia się sytuacja w porównaniu z poprzednim stanem właśnie w Ewangelii Jana 20 rozdziale. Und ich möchte etwas sagen über die große Bedeutung der Auferstehung des Herrn Jesus. I chciałbym coś powiedzieć na temat właśnie tego wielkiego znaczenia zmartwychwstania Pana Jezusa. Weil ohne die Auferstehung des Herrn Jesus würde uns auch das Kreuz nichts nützen. Bo właściwie bez zmartwychwstania Pana Jezusa nawet krzyż nie miałby dla nas większego znaczenia. Das hört sich für uns vielleicht etwas überraschend an, aber ich möchte versuchen, das zu zeigen, wie untrennbar das verbunden ist. To może teraz, co powiedziałem, brzmi zaskakująco dla nas, ale chciałbym to wyraźnie pokazać, jak nierozdzielnie jest ważnym właśnie kwestia zmartwychwstania. Zunächst einmal ist die Auferstehung oder Auferweckung des Herrn Jesus eine Demonstration göttlicher Macht. Po pierwsze, zmartwychwstanie albo zmartwychwzbudzenie właściwie Pana Jezusa jest wyrazem Bożej mocy. Wir lesen dazu einmal einen Vers aus Epheser 1. Przeczytamy do tego miejsce z listu do Efezjan, rozdział 1. Efezjan, 1 rozdział. Epheser 1, Vers 19 und 20. A mianowicie 19 i 20 wiersz. List do Efezjan, 1 rozdział, 19 i 20 wiersz. Jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego, jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził Go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie. Hier sehen wir die, wie es heißt hier, die überragende Größe seiner Kraft, der Kraft Gottes. Tutaj widzimy tą tak zwaną przemożną, ponadnadzwyczajną w sensie siłę Bożą. Einmal im Blick auf uns. Najpierw jakby w odniesieniu do nas patrząc wprost. Aber auch, und darum geht es mir jetzt, im Blick auf die Auferstehung des Herrn Jesus. Ale ta sama moc jest właśnie odniesiona do zmartwychwstania Pana Jezusa. Und wenn wir mal die Ausdrücke hier beachten, überragende Größe seiner Kraft, die Macht seiner Stärke. Jak zwrócimy uwagę na sformułowania, jakie tutaj padają, a mianowicie nadzwyczajna wielkość mocy Jego i przemożna, i działanie przemożnej siły Jego, dann finden wir solche starken Ausdrücke im Hinblick auf die Schöpfung nicht. To tak mocnych wyrażeń nie znajdujemy na przykład w stosunku do stworzenia. Gott wird tätig und weckt seinen Sohn auf. Wir sehen den Herrn Jesus als wahren Menschen hier. Bóg jest czynny i wzbudza swojego Syna i oglądamy tutaj prawdziwe człowieczeństwo Pana Jezusa. Nach Römer 6, Vers 4 ist er auferweckt durch die Herrlichkeit des Vaters. Według listu do Rzymian 6 rozdział, z kolei 4 wiersz, Pan Jezus jest wzbudzony przez chwałę Ojca. Zweitens ist er aber auch, weil er der Sohn Gottes war, auferstanden in eigener Kraft. Ale że był też Synem Bożym, to drugą kwestią jest to, że on zmartwychwstał przez własną też moc. Als die Frauen zum Grab kamen, waren die Engel da und sagten, er ist auferstanden. Kiedy kobiety przyszły do grobu, usłyszały od anioła, nie ma go tu, bo powstał z martwych. Und der Jesus hatte in Johannes 10 auch davon gesprochen. I Pan Jezus w Ewangelii Jana 10 rozdział również o tym mówił, dass er sein Leben wiedernehmen würde. Że on kładzie swoje życie, aby je znowu wziąć. Er hat es freiwillig gegeben, die Menschen konnten es ihm nicht nehmen. Ja kładę je z własnej woli, powiedział, ludzie nie mogli mu jego po prostu tak zabrać, od tak. Und er hat es jenseits des Todes in eigener Kraft wiedergenommen. Ale poza śmiercią, we własnej mocy wziął jakby znowu to życie, aby ono wyszło na jaw. Und deshalb ist er nach Römer 1 auch der Sohn Gottes in Kraft erwiesen durch Totenauferstehung. I dlatego właśnie w tym miejscu takim u nas może niezbyt tak łatwo oddanym, Rzymian 1,4 to jest, że według mocy zmartwychwstania okazał się być Synem Bożym. Ein dritter Punkt, die Auferstehung des Herrn Jesus ist auch die sichtbare Anerkennung Gottes über sein Werk. Kannst du wiederholen mal? die Auferweckung des Herrn Jesus ist die Anerkennung Gottes, dass er ihn vollkommen befriedigt hat. Ja, wiem. Zmartwychwstanie Pana Jezusa jest tym samym całkowicie uznaniem przez Boga Jego dzieła, że został w pełni zaspokojony. Und deshalb sagt Petrus zum Beispiel in seiner Predigt zu Pfingsten, i dlatego apostoł Piotr w Dzień Zielonych Świąt w swoim kazaniu mówi, dieses Zitat aus Psalm 16, du wirst nicht zugeben, dass dein Frommer die Verwesung sehe. Ty nie dopuścisz, aby twój pobożny oglądał skażenie. To są Dzieje Apostolskie, 2. rozdział. Er hat die Verwesung nicht gesehen, weil er vollkommen rein und heilig und fleckenlos war. Pan Jezus nie oglądał tego skażenia, ponieważ był doskonale czysty, święty i bez grzechu. To jest 2. rozdział Dziejów, 27. werset. Ein 4. Punkt im Blick auf uns, er ist auferweckt worden unserer Rechtfertigung wegen. Kolejny punkt to dotyczy zmartwychwstania Pana Jezusa, że został zmartwychwzbudzony dla usprawiedliwienia naszego. Er musste unserer Übertretungen willen sterben für unsere Sünden. On musiał na skutek naszych wykroczeń umrzeć. Und er ist auferweckt worden, damit wir gerecht gesprochen als solche, die als wenn wir nie gesündigt hätten vor Gott stehen. Ale teraz przez jego zmartwychwstanie jesteśmy w tej pozycji, w takim położeniu, jak gdybyśmy nigdy nie zgrzeszyli. Przez usprawiedliwienie teraz znajdujemy się. Und deshalb ist die Auferstehung im Blick auf uns so grundlegend wichtig. I dlatego tak ważne jest właśnie zasadniczo zmartwychwstanie Pana Jezusa dla nas. Und Paulus verwendet ein ganzes Kapitel, 1. Korinther 15, um die überragende Bedeutung der Auferstehung des Herrn zu zeigen. A apostoł Paweł poświęca cały rozdział na to, 15 rozdział 1. listu do Koryntian, aby tą wzniosłą kwestię zmartwychwstania właśnie uwypuklić. Dort gab es Menschen, die sagten, es gibt keine Auferstehung. Ponieważ byli tacy ludzie tam, którzy twierdzili, nie ma zmartwychwstania. Und Paulus muss ihnen sagen, wenn es keine Auferstehung gibt, dann ist auch Christus nicht auferstanden. I dlatego apostoł Paweł musi im powiedzieć, jeśli nie ma zmartwychwstania, to w takim razie Chrystus też nie zmartwychwstał. Und dann zeigt er verschiedene Folgen, die es hätte, wenn Christus wirklich nicht auferstanden wäre. I pokazuje następstwa, które mogłyby mieć miejsce, gdyby Chrystus nie zmartwychwstał. Und eine ist, ihr wärt noch in euren Sünden. I jedną z tych kwestii, jednym z następstw tego jest ten fakt, że bylibyście nadal w swoich grzechach, gdyby Chrystus nie zmartwychwstał. A ci, którzy już zasnęli, czyli zmarli, no byliby już straceni. Und er sagt dann auch, dann wären wir die elendesten von allen Menschen. Ktoś nam tutaj wchodzi. I mówi dalej, bylibyśmy, apostoł Paweł pisze, najbiedniejsi albo godni pożałowania najbardziej ze wszystkich ludzi. Er sagt, ihr hättet in dem Leben hier auf dieser Erde um Christi willen auf Dinge verzichtet. Bo przecież rezygnowalibyście na tej ziemi z rzeczy różnych dla Chrystusa. Und ein zukünftiges Leben gibt es gar nicht, weil es keine Auferstehung gibt. A nie byłoby przyszłego życia, ponieważ nie ma zmartwychwstania. Aber dann sagt er, nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Ale jakby podsumowując, mówi apostoł Paweł, ale Chrystus zmartwychwstał. Und dann wird er genannt der Erstling der Entschlafenen. I jest pierwiastkiem albo pierwszym z tych, którzy zasnęli. Und das führt uns zu einem weiteren Punkt. I to prowadzi nas do kolejnego punktu. Wenn es nämlich einen Erstling gibt, dann gibt es auch solche, die folgen in der Auferstehung. Bo jeśli powiedzieliśmy, że jest ten pierwszy, no to jest logiczne, że są i kolejni w tej kwestii zmartwychwstania. Die Auferstehung des Herrn Jesus und unsere, wenn wir durch den Tod gehen müssen, ist untrennbar miteinander verbunden. I zmartwychwstanie Pana Jezusa i nasze, gdyby nam przyszło przechodzić przez śmierć, jest nieodzownie ze sobą powiązane. Und er zeigt dann im weiteren Kapitel, wenn wir nicht sterben müssen, bevor Christus kommt, dann werden wir verwandelt werden. I pokazuje apostoł Paweł dalej, że gdybyśmy nie zasnęli, a Chrystus by przyszedł, to będziemy przemienieni. Und das zeigt uns die überragende Bedeutung der Auferstehung, die zu dem Kreuz unbedingt dazugehört. I dlatego pokazuje to wzniosłe znaczenie zmartwychwstania, które jest powiązane nieodzownie właśnie z dziełem krzyża Pana Jezusa. Und auch wenn die Jünger manches von dem, was wir jetzt gesehen haben, noch nicht wussten, noch nicht erfasst haben, haben sie doch eine tiefe Freude gehabt. I chociaż uczniowie, o których czytaliśmy, nie wiedzieli teraz tego dokładnie, o czym my powiedzieliśmy sobie, to jednak widzimy, że odczuwali głęboką radość. Wenn wir dann zu Vers 17 kommen, zu dem Abschnitt oder aus dem Abschnitt, den wir gelesen haben, dann kommt der Herr Jesus zu Maria. Kiedy dochodzimy, czy też rozpoczynamy od 17 wiersza, ten fragment, który przeczytaliśmy, Pan Jezus zwraca się do Marii. Und er sagt ihr etwas, was vielleicht etwas überraschend ist. Nie wiem, czy ten mutek ja mam wyłączyć, czy żeby nie... I mówi coś, co jest zupełnie zaskakującego. Er sagt, rühre mich nicht an. Mówi, nie dotykaj mnie. Das war keine Zurückweisung von Maria. To nie było żadne odrzucenie Marii. Aber es zeigte damit, dass er jetzt in eine völlig neue Beziehung zu den Seinen eintrat. Ale to pokazuje, że Pan Jezus teraz znajduje się w nowej relacji do swoich. Und auch dazu möchte ich einen Vers lesen aus 2. Korinther 5. I do tego chciałbym przeczytać jeden werset z drugiego listu do Koryntian, rozdział 5. 2. Korinther 5, Vers 16. 2 Koryntian 5, wiersz 16. A mianowicie, dlatego już odtąd nikogo nie znamy według ciała, a jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już nie znamy. Christus nach dem Fleisch, das bedeutete Christus, wie er als Mensch auf dieser Erde gelebt hat. Chrystus według ciała, o którym tutaj czytamy, to jest Chrystus będący na tej ziemi, tak jak żył tutaj na tej ziemi. Aber wenn wir jetzt Christus nicht mehr nach dem Fleische kennen, kennen wir ihn eben als den auferstandenen und für uns jetzt auch verherrlichten Herrn. Ale teraz nie znamy go już według ciała, ponieważ nie ma go na tej ziemi, ale znamy go jako zmartwychwstałego i uwielbionego w niebie. Nun, hier war der Herr Jesus noch auf der Erde, insofern haben wir noch eine gewisse Zwischenphase hier. A tu w naszym miejscu, które przeczytaliśmy, Pan Jezus jeszcze jest na tej ziemi, a więc mamy taki pewien stan przejściowy. Aber sie ist auch schon gekennzeichnet durch die Beziehung, die wir jetzt zu Christus haben. Ale on jest scharakteryzowany, ten stan, właśnie przez tą relację, jaką my dzisiaj również posiadamy z Panem. Als der Jesus auf dieser Erde war, konnte er immer nur an einem Ort sein. Bo kiedy Pan Jezus był na tej ziemi, mógł być tylko na danym jednym miejscu. Und dann hat er den Jüngern gesagt, es ist euch nützlich, dass ich weggehe. I powiedział wcześniej do uczniów, to będzie dobre dla was, jeśli ja odejdę. Und das haben sie erstmal überhaupt nicht verstanden. Chociaż oni tego w ogóle nie rozumieli. Aber einmal würde er, das hatte er gesagt, ihnen den Heiligen Geist senden. Ale też zapowiedział im, że ześle im Ducha Świętego. Und jetzt, wo Christus in der Herrlichkeit ist, ist er jedem von uns nahe, egal wo wir sind. Ale teraz, kiedy Pan Jezus jest w chwale, jest każdemu z nas bliski, już niezależnie od tego, gdzie się znajdujemy, w jakim miejscu. Und deshalb haben wir jetzt eine viel engere, eine viel innigere Beziehung zu ihm, als wir es haben könnten, wenn er als Mensch auf dieser Erde leben würde. Dlatego też mamy o wiele bliższą relację z Nim w porównaniu z tą, gdyby Pan Jezus był obecnie na tej ziemi, tak jak wtedy. Und dann spricht er davon, geh aber hin zu meinen Brüdern. Następnie Pan Jezus mówi słowa, idź do braci moich. Was für ein lieblicher Ausdruck. Jakież to miłe sformułowanie. Als der Jesus auf diese Erde kam und Mensch geworden ist, hat er sich zu uns herabgeneigt. Bo kiedy Pan Jezus przyszedł na tą ziemię i stał się człowiekiem, to On zniżył się do nas. Aber jetzt erhebt er uns zu sich. Ale teraz On podnosi albo wznosi nas wzwyż. Und das meint jetzt nicht, dass er uns in den Himmel aufnimmt, sondern dass er uns seine Brüder nennt. Ale nie chodzi to bezpośrednio o to, że teraz nas od razu bierze do nieba, tylko że po prostu nas nazywa swoimi braćmi. In Hebräer 2 spricht er davon, dass er sich nicht schämt, uns seine Brüder zu nennen. Hebräer 2, Vers 11 ist das. W Hebrajczyków w liście 2, rozdział 11, wiersz czytamy, że nie wstydzi się też nazwać nas swoimi braćmi. Wohlgemerkt, er nennt uns seine Brüder. Es steht uns nicht zu, ihn unseren Bruder zu nennen. On nazywa nas braćmi, a nie naszymi braćmi. Ja, er erhebt uns zu sich, er verbindet sich mit naszym bratem. On łączy się z nami, podnosi nas do tej relacji. Er möchte eine Beziehung, er möchte Gemeinschaft mit uns haben, vertrauten Umgang. On chce mieć tą relację i tą zaufaną więź po prostu z nami. Und dann wird diese neue Beziehung, in der die er seine Jünger jetzt einführt, sehr deutlich. I ta relacja jest tutaj widziana bardzo wyraźnie, w którą wprowadza też Pan Jezus uczniów. Er sagt, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater. Bo zauważmy, on mówi do nich i powiedz im, mówi do Marii, wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego. In seinem Leben auf dieser Erde hatte er ihnen den Vater vorgestellt. W swoim życiu na ziemi Pan Jezus przedstawił, ukazał im Ojca. Hatte von seiner Beziehung zu dem Vater gesprochen. Mówił o swej relacji z Ojcem do nich. Und hatte auch davon gesprochen, dass er sie in Beziehung zu dem Vater bringen würde, aber noch war es noch nicht so weit. I też mówił, że wprowadzi ich w tą relację z Ojcem, ale jeszcze w tamtym czasie to nie było możliwe i wykonane. Dafür musste er sterben und wieder auferweckt werden. Dlatego musiał najpierw umrzeć, a następnie zmartwychwstać. Und diese Beziehung, die wir heute haben dürfen zu Gott als unserem Vater, ist eine typisch christliche Segnung. I ta relacja, ten związek, jaki my posiadamy dzisiaj obecnie z Bogiem Ojcem, to jest typowo chrześcijańskie błogosławieństwo. Das gab es bis dahin nicht. Do tego czasu nie było czegoś jeszcze takiego. Das ist die engste Beziehung, die wir überhaupt zu Gott haben können, ihn als Vater kennen. Najściślejsza relacja, jaką w ogóle możemy obecnie mieć i nazywać Boga swoim Ojcem. Denn Vater ist sein ewiges Wesen. Vater war er schon immer. Ojciec, czy imię Ojciec, czy też nazwa Ojciec jest odwiecznym jego przymiotem, bo Ojcem był zawsze. Er ist nicht Vater, weil wir seine Kinder sind. On nie jest Ojcem w tym momencie, ponieważ my jesteśmy jego dziećmi. Sondern er ist Vater, weil es den Sohn auch schon immer gab. Ale on jest Ojcem, ponieważ zawsze wcześniej miał Syna. Wir sind also in diese Beziehung hineingebracht, die der Jesus als Mensch auf dieser Erde genossen hat. I teraz my jesteśmy wprowadzeni właśnie w tą relację, którą Pan Jezus zażywał na tej ziemi ze swoim Ojcem. Und das teilt er ihnen hier mit, auch wenn sie die Tragweite noch nicht verstanden haben. I chociaż oznajmia im to teraz poprzez Marię, to nie są oni w stanie tego zakresu, tego zasięgu, tego przekazu w ogóle pojąć. Und dann sagt er ihnen, wo er wieder hin zurückgehen würde. I powiedział im jej też dla nich, gdzie miał teraz się udać. Und dann kommt in dem Abschnitt ab Vers 19 eine Szene vor uns, die uns etwas davon zeigt. I właśnie 19 wiersz otwiera nam tą scenę, która nam coś właśnie dalej pokazuje. Was wir als Gläubige jetzt genießen dürfen, während er verherrlicht zur Rechten Gottes ist. Co my jako wierzący możemy teraz zażywać właśnie podczas gdy on jest uwielbiony w niebie. Und dieser Abschnitt zeigt uns, welche Beziehung wir gemeinsam als Versammlung zu ihm haben dürfen. I ten fragment pokazuje nam też, jaką wspólnie, jako zgromadzenie relacje możemy obecnie mieć w stosunku do niego. Nach der Pause werden wir, so Gott will, uns etwas damit beschäftigen, welche Beziehung wir persönlich zu ihm als dem Auferstandenen haben. Po przerwie chcemy się zająć tą relacją taką bardziej osobistą, jaką posiadamy ze zmartwychwstałym Panem. Dieser Abschnitt hier zeigt uns im Vorbild die Zeit der Versammlung Gottes auf dieser Erde. Ten fragment pokazuje nam obrazowo zgromadzenie Boże na ziemi. Ich möchte nur ganz kurz versuchen, das auch zu zeigen, wie das in diesem Kapitel vom Ablauf her ist. Ja tylko chciałbym krótko to pokazać, jak to w tym fragmencie jest zawarte. Wenn ihr einmal nach Kapitel 21, Vers 14 blättert, dann heißt es, dass dies ist schon das dritte Mal, dass Jesus sich seinen Jüngern offenbart. Kiedy przewrócimy kartkę i przeczytamy z 21 rozdziału, 14 werset, to znajdujemy taki zapis. Trzeci to już raz ukazał się Jezus uczniom swoim po wzbudzeniu z martwych. Nun, schon am Tag seiner Auferstehung hatte sich der Herr Jesus mehrfach offenbart. Bo już w dniu swego zmartwychwstania Pan Jezus kilkakrotnie się objawił. Er hatte sich zuerst der Maria gezeigt, dann den Frauen. Najpierw objawił się Marii Magdalenie, następnie kobietom. Dann den Emmaus-Jüngern und Petrus. Następnie uczniom idącym do Emmaus i Piotrowi. Dann war er am Abend, das ist der Abschnitt ab Vers 19, in die Mitte der Jünger gekommen. Następnie właśnie w tego wieczoru, który pokazuje nam ten fragment od 19 wiersza, kiedy stanął pośrodku uczniów. Eine Woche später war er ihnen erschienen, als Tomasz mit dabei war. Następnie tydzień później po raz kolejny objawił się Pan Jezus, ale gdy Tomasz już był obecny. Und dann finden wir in 1. Korinther 15 noch einige Beispiele, wo wir nicht ganz genau wissen immer, wie wir die zeitlich einordnen müssen. I jeszcze te kilka przykładów, które pokazuje nam 1 Koryntian 15 rozdział, przykładów zmartwychwstania, spotkania Pana, ale nie wiemy też, jak czasowo je uporządkować do końca. Und trotzdem sagt er bei der Begebenheit am See, dies ist das dritte Mal. A jednak tutaj, w tym spotkaniu, czy też w tej scenie nad Morzem Tyberiackim jest napisane trzeci raz. Johannes lässt also offensichtlich bestimmte Begebenheiten weg, weil sie für das, was er zeigen will, nicht wichtig sind. Najwidoczniej Jan jakby odkłada na bok te inne zdarzenia, inne ukazania się Pana, ponieważ nie mają one w tym momencie jakby dla niego znaczenia. Und wir haben hier eine prophetische oder eine heilsgeschichtliche Sichtweise auf die Dinge. Ale tu mamy właśnie takie bardziej prorocze spojrzenie, jeśli chodzi o ten fragment. Offensichtlich zählt Johannes hier nur diese Begebenheit am Abend des Auferstehungstages als erste. Najwidoczniej zdecydowanie apostoł Jan, po pierwsze to ukazanie się Pana tego wieczoru liczy jako pierwsze. Die eine Woche später als zweite und die am See dann als dritte. I to tydzień później, kiedy już jest Tomasz, drugie, i właśnie nad Morzem Tyberiackim trzecie. Und das zeigt uns folgendes. I to pokazuje nam następującą rzecz. In Maria sehen wir den gläubigen Überrest damals, als der Jesus auf der Erde lebte, die ihn annahmen. W Marii, która tutaj pierwsza była rozmówczynią z Panem, widzimy tą bieżącą resztkę tamtych dni, kiedy Pan Jezus jeszcze był po swoim dziele na ziemi, kiedy się ukazał. Und in Apostelgeschichte 2, als die Versammlung Gottes auf dieser Erde gegründet wird, da gehen diese I w Dziejach Apostolskich, drugi rozdział, kiedy rodzi się zgromadzenie, to ci wierzący. Ab diesem Moment gehören diese Gläubigen auch mit zu der Versammlung Gottes dazu. To ci wierzący z Żydów, oni już są włączeni do zgromadzenia, a więc stają się częścią w tym momencie powstałego zgromadzenia w Dziejach Apostolskich, drugi rozdział. Wie zum Beispiel Maria oder die drei Freunde aus dem Haus in Bethanien oder die Jünger selber. Przykładowo Maria właśnie Magdalena, czy też trzech przyjaciół z Betanii, czyli Maria, Marta i Łazarz. To są właśnie ci, którzy stają się, czy apostołowie, stają się częścią zgromadzenia. Und die Zeit der Versammlung Gottes auf dieser Erde ist dadurch gekennzeichnet, dass der Jesus der Mittelpunkt ist. I czas zgromadzenia na tej ziemi charakteryzuje się tym, że Pan Jezus jest po jego środku. Und das sehen wir gleich in diesem Abschnitt. I to zobaczymy, czy widzimy właściwie zaraz już w tym fragmencie. Eine Woche später erscheint der Jesus wieder in der Mitte und da ist Thomas dabei. Ale tydzień później, wspomnieliśmy, pojawia się Pan Jezus po raz kolejny i tam znajduje się już Tomasz. Und Thomas zeigt uns den gläubigen Überrest in der Zukunft, die den Messias dann annehmen, wenn sie ihn sehen werden. A Tomasz pokazuje nam tą przyszłą już resztkę izraelską, która przyjmie Pana Jezusa, widząc Go już. Das ist typisch jüdisch. Sie glauben, wenn sie sehen. To jest typowo żydowskie, ponieważ oni uwierzą, kiedy zobaczą dopiero. Und der dritte Abschnitt mit den Jüngern am See. I ten trzeci fragment właśnie z uczniami nad Morzem Tyberiackim zeigt uns dann etwas, dass auch die Nationen am Segen des tausendjährigen Reiches teilhaben werden. Pokazuje nam, że również narody będą miały udział w błogosławieństwie tysiącletniego królestwa, do niego po prostu wchodząc. Und ich kann das jetzt nur am Rand erwähnen, diese Sicht haben wir auch am Anfang des Johannesevangeliums. Pobocznie mogę to wspomnieć, że to spojrzenie znajdujemy również na początku Ewangelii Jana. Wo wir ja immer wieder finden am folgenden Tag und dann heißt es am dritten Tag war die Hochzeit zu Kana. Gdzie na początku w pierwszym rozdziale czytamy właściwie a następnego dnia, a tak naprawdę kiedy zaczyna się drugi rozdział, to nagle czytamy, a trzeciego dnia było wesele w Kanie Galilejskiej. Und es lohnt sich, da sich einmal etwas persönlich mit zu beschäftigen. Więc opłaca się, czy to jest warte tego, aby samemu się zająć właśnie tymi fragmentami. Nun, wenn wir dann in Vers 19 lesen, von dem ersten Tag der Woche. Kiedy w 19 wierszu czytamy, owiego pierwszego dnia po sabacie. Dann legt der Geist Gottes einen besonderen Nachdruck darauf, dass es der erste Tag der Woche war. To Duch Święty kładzie pewien nacisk, czy też akcentuje to, że był to pierwszy dzień tygodnia. Es hätte eigentlich auch gereicht zu schreiben, als es Abend war an jenem Tag. Dass es der erste Tag der Woche war, ist klar. Wystarczyłoby napisać, że to był po prostu wieczór dnia, ale tu widzimy, że jednak jest mowa o pierwszym dniu. Aber der erste Tag der Woche zeigt, dass Gott mit der Auferstehung des Herrn Jesus eine ganz neue Ordnung einführt. Pierwszy dzień właśnie pokazuje też w związku z połączeniem ze zmartwychwstaniem Pana Jezusa, że Bóg ma nowy porządek. Im Alten Testament war der Sabbat der Tag, den Gott geheiligt hatte. Bo w Starym Testamencie to sabat był tym dniem poświęconym przez Boga. Und er sprach von der Ruhe Gottes. I mówił o Bożym odpocznieniu. Gott hatte in 6 Tagen die Erde gebildet und dann heißt es am 7. Tag ruhte Gott von seinem Werk. Bo przez 6 dni Bóg stworzył ziemię, a w 7. dniu odpoczął. Aber durch die Sünde war die Ruhe Gottes gestört worden. Ale przez właśnie grzech został ten spokój Boży naruszony. Und es hatte sich durch das ganze Alte Testament hindurch gezeigt, dass der Mensch mit eigenen Anstrengungen, mit eigener Kraft Gott nicht zufriedenstellen konnte. I przez cały Stary Testament pokazuje nam się to, że człowiek we własnej mocy nie jest w stanie po prostu podobać się i Bogu. Das Gesetz waren die guten Anforderungen Gottes, aber der Mensch hatte keine Kraft, sie zu erfüllen. Przykazania Boże były dobrym wymaganiem względem człowieka, ale człowiek nie był w stanie ich wypełniać. Und jetzt war der Herr Jesus gekommen und hatte in seinem Leben und in seinem Sterben alle Anforderungen Gottes vollkommen befriedigt. I kiedy przyszedł Pan Jezus, to przez swoje życie i przez swoją śmierć wypełnił wszelkie żądania Boże. Das Fleisch war damit beiseite gesetzt und die Erlösung war erfüllt. Ciało, czyli cielesna natura została usunięta na bok i nastąpiło to odkupienie. Und jetzt konnte Gott im Kreuz, im Werk seines Sohnes ruhen. I teraz jakby Bóg mógł spocząć całkowicie w dziele swojego Syna. Und ich weiß nicht, ob ihr in Polen dieses Lied auch habt. In Deutsch heißt es, da wo Gott mit Wonne ruht, bin auch ich in Ruhe gesetzt. Nie wiem, czy mamy pieśń taką w polskim, tam gdzie Bóg spoczywa w swej woli, w swym zadowoleniu, tam mogę ja jej spocząć. Nie kojarzę teraz akurat. Habt ihr das Lied auf dem Lamm ruht meine Seele? Ja, na baranku dusze nasze 19. Ja, haben wir. Aus dem Lied ist das so eine... Okay. Ja, Gott ruht und wir, weil wir Gläubige sind, können auch dort ruhen. Okay. Dann müssen wir ja sorgfältig lesen. Okay. Und deshalb heißt es jetzt hier am ersten Tag der Woche, es beginnt jetzt mit der Ruhe, nämlich weil Gott befriedigt ist. I dlatego właśnie ten dzień pierwszy tygodnia zaczyna się tym jakby spokojem, można powiedzieć, ponieważ Bóg został zaspokojony. Und auf dieser Grundlage können wir jetzt etwas tun für Gott, können Gott dienen. I dlatego na tym podłożu jedynie możemy teraz w ogóle Bogu służyć. Aber es gibt auch zwischen dem Sabbat und dem Sonntag eine Verbindung. Ale jest pewne połączenie pomiędzy sabatem a niedzielą, tym pierwszym dniem. Bei dem Sabbat heißt es, Gott hat ihn geheiligt, das heißt, hat ihn reserviert für sich. Bo jeśli chodzi o sabat, to czytamy, że Bóg go poświęcił, czyli innymi słowy zarezerwował dla siebie. Und bei dem Sonntag heißt es in Offenbarung 1, es ist der Tag des Herrn, der dem Herrn gehört. Ale niedziela, o której mówimy, to jest ten dzień, jak czytamy w Księdze Objawienia, rozdział 1, 10 wiersz, tam Jan był na wyspie Patmos, że był to dzień pański, czyli dzień należący do Pana. So, dieser Tag ist also auch reserviert für Gott. Er ist geheiligt für Gott. A więc ten dzień też jest zarezerwowany dla Boga, innymi słowy poświęcony, oddzielony dla Niego. Und dieser Tag war schon der, wo die ersten Christen zusammenkamen, um das Brot zu brechen. I ten dzień był też tym dniem, w którym to właśnie pierwsi chrześcijanie gromadzili się, aby łamać chleb. Und das dürfen wir bis heute tun und wir dürfen es tun, bis das er kommt. I to możemy i my dzisiaj czynić nadal, aż do Jego przyjścia. Nun jetzt finden wir hier die Jünger versammelt. I znajdujemy tutaj zgromadzonych uczniów. Die Türen waren aus Furcht vor den Juden verschlossen. Drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Und das verstehen wir gut. Sie hatten echt Angst, weil ihr Herr war gekreuzigt worden. I to rozumiemy bardzo dobrze, ponieważ mieli powody do strachu. Ich Pan został przecież ukrzyżowany. Und sie mussten Angst haben, dass die Juden auch sie töten wollen. I mogli mieć strach przed tym, że tak samo oni mogą stać się ofiarą Żydów. Aber es zeigt uns auch etwas geistlich für uns. Ale to pokazuje też nam coś duchowego dla nas. Einmal sehen wir, dass nicht nur die Apostel hier zusammen waren, sondern dass es mehr waren. Po pierwsze oglądamy, że nie tylko apostołowie byli tutaj zebrani, ale było tych uczniów więcej. In Lukas 24 finden wir diese Begebenheit auch berichtet. W Ewangelii Łukasza, 24 rozdział, mamy też relację z tej sceny. Und da heißt es, dass die Emmaus-Jünger dort auf in diesen Raum kamen. I czytamy tam, że uczniowie idący do Emmaus właśnie przyszli do tych zebranych tam. Und dann heißt es, sie fanden die 11 und die mit ihnen waren. I czytamy tam, że znaleźli 11 i tych, którzy z nimi byli. Das heißt, die 11 bzw. 10, weil Thomas nicht dabei war, die Emmaus-Jünger, die 2 und noch andere waren dort. A więc 11 względnie 10, bo Tomasza mogło nie być, plus tych wszystkich właśnie tam zebranych i tych 2 z uczniów idących do Emmaus. Und so dürfen wir eben auch als Jünger des Herrn, als Geschwister versammelt sein in dieser Zeit und zusammenkommen. I tak samo my, jako uczniowie Pana Jezusa, możemy i w tym czasie również się zgromadzać. Aber dass die Türen verschlossen waren, zeigt auch, dass die Welt draußen war. Ale że drzwi były zamknięte, pokazuje nam to również, że świat był otaczający na zewnątrz. Und wenn wir wirklich bewusst die Gegenwart des Herrn erleben wollen als Versammlung, jeśli my rzeczywiście chcemy przeżywać obecność Pana pośrodku nas jako zgromadzenie, dann müssen wir aus unserem persönlichen und gemeinsamen Leben das draußen halten, was Christus widerspricht. To musimy w naszym osobistym i wspólnym życiu trzymać z dala wszystko to, co jest przeciwne Chrystusowi. An die Galater schreibt Paulus in seinem ersten Brief etwas ganz Wichtiges. Do Galacjan apostoł Paweł pisze coś, mianowicie w pierwszym rozdziale coś bardzo ważnego. Galater 1, Vers 4 heißt es, dass er uns herausnehme aus der gegenwärtigen bösen Welt. Który dał samego siebie, aby nas wyzwolić z teraźniejszego wieku złego. Galacjan 1,4. Und Johannes schreibt in seinem ersten Brief ja auch davon, dass wir die Lust der Augen, die Lust des Fleisches und den Hochmut des Lebens, der aus der Welt ist, dass wir das wegtun sollen. I również apostoł Jan nam pisze o tym w pierwszym liście Jana, w drugim rozdziale, że pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia są to rzeczy z tego świata i powinniśmy od tego stronić. Und Absonderung von der Welt oder Heiligung für Gott, praktische Heiligung in unserem Leben, ist etwas, was sehr notwendig ist. Oddzielenie od tego świata, czyli uświęcenie dla Boga, jest to rzecz niezbędna w naszym życiu. Deshalb müssen wir gleichsam die Türen zu unseren Herzen, durch die der Feind hineinkommen kann, müssen wir geschlossen halten. A więc tak zwane drzwi naszego serca, przez które może szatan wejść, aby coś wynieść przez te drzwi, musimy trzymać zamknięte. Und dann ist die Welt draußen, aber die Segensgemeinschaft können wir drinnen genießen. A więc świat jest na zewnątrz, ale tą błogosławioną społeczność możemy zażywać wewnątrz. Und dann heißt es, da kam Jesus und stand in der Mitte und spricht zu ihm. I przyszedł Jezus, czytamy, i stanął pośrodku. Der Jesus ist jetzt hier der gesegnete Mittelpunkt der Jünger, die versammelt sind. Pan Jezus jest tym błogosławioną osobą, tym centrum uczniów tam zgromadzonych. Er ist der Mittelpunkt der Herzen, auf den sich alles ausrichtet. On jest tą centralną osobą i punktem w tym znaczeniu serc, na którego wszystkie myśli serc się kierują. Und von dem alles auch ausgeht, der alles steuert, der alles ausrichtet. Ale też od którego wszystko wychodzi, wszystko jest kierowane, wszystko jest w jego działaniu. Und das ist eine schöne Bebilderung von dem, was wir in Matthäus 18, Vers 20 lesen. I to jest właśnie to zobrazowanie piękne tego, co znajdujemy w Ewangelii Mateusza, 18, rozdział 20 wiersz. Und in seinem Namen versammelt sein bedeutet in Übereinstimmung mit allem, was er von seiner Person offenbart hat. Bo zgromadzenie do Jego imienia oznacza całkowitą zgodność ze wszystkim tym, co On nam objawił. Das zeigt, es muss alles draußen bleiben, was ihm widerspricht. A więc tym samym wszystko, co jest przeciwne Jemu, musi pozostać na zewnątrz. Jeder Gläubige hat dort seinen Platz. Każdy wierzący ma tam swoje miejsce. Aber es hat auch Voraussetzungen in unserem persönlichen Leben, nämlich, dass wir alles wegtun müssen, was ihm widerspricht. Ale również jest ten warunek dotyczący naszego osobistego życia, że wszystko, co jest przeciwne w naszym osobistym życiu Panu, musi być usunięte. Und der Herr Jesus ist der Mittelpunkt des Ratschlusses Gottes. Pan Jezus jest tą osobą centralną Bożego planu, Bożego zamiaru. Als der Jesus auf der Erde war, hat man ihn nicht erkannt. Kiedy Pan Jezus był na tej ziemi, nie poznano go. Da hat Johannes gesagt, mitten unter euch steht einer, den ihr nicht kennt, am Jordan. Jan Chrzciciel powiedział nad Jordanem, pośród was stoi ten, którego wy nie znacie. Und sie haben ihn ans Kreuz gebracht, und da hing er auch in der Mitte. I kiedy powieszono Pana Jezusa na krzyżu, to również znalazł się pośrodku. Und das zeigt ihre ganze Verachtung über diesen Sohn des Menschen. A to tylko podkreśla tą wzgardę, jaką okazano Panu Jezusowi. Und in dieser Welt leben wir. Sie kennt Christus nicht oder sie lehnt ihn bewusst ab. I w takim świecie właśnie żyjemy. W świecie, który nie zna Chrystusa i świadomie go odrzuca. Aber wir dürfen uns ihn versammeln und es ist der entscheidende Mittelpunkt. Ale my możemy zgromadzać się właśnie do Niego, do Jego imienia i to jest ten decydujący punkt. Und ich möchte, dass uns das wirklich bewusst ist, dass das Entscheidende ist, wenn wir zusammenkommen, dass er dort ist. I to muszę sobie uświadomić, i każdy z nas jest, i to dla nas wszystkich jest decydujące, że kiedy gromadzimy się, to On tam jest pośrodku. Und ich möchte uns einmal fragen, wenn wir in die Zusammenkünfte der Gläubigen gehen, warum gehen wir dorthin? I kiedy byśmy się zapytali, albo chciałbym właściwie zapytać, kiedy idziemy na zgromadzenie, to dlaczego my tam idziemy? Geht es uns zuerst darum, dass wir uns wohlfühlen? Czy chodzi nam w pierwszej kolejności o to, żebyśmy my dobrze się tam czuli? Ist für uns wichtig, dass dort möglichst viele Menschen zusammenkommen? Jest dla nas ważne to, że tam jest w stanie zejść się możliwie dużo ludzi. Oder suchen wir vielleicht besondere Gaben, dass wir einen hervorragenden Redner haben. Albo może szukamy tam jakichś specjalnych darów, albo jakichś niezwykłych mówców. Oder suchen wir Christus. Albo szukamy Chrystusa. Und wenn wir ihn suchen, dann kann es sein, dass auch nur 2 oder 3 da sind, aber dann haben wir alles, was wir brauchen. Ale jeśli Jego szukamy, to może tak być nawet, że będzie sytuacja, że będzie 2 lub 3 faktycznie zgromadzonych do Jego imienia, ale On tam jest. Natürlich ist es schön, wenn viele zusammenkommen. Naturalnie, że jest piękną rzeczą, jeśli może zejść więcej wierzących. Und es ist auch schön, wenn wir uns wohlfühlen, wenn wir eine schöne Gemeinschaft der Kinder Gottes haben. I też jest to piękne, że i normalne, jeśli się czujemy dobrze zgromadzeni i mamy tą właściwą społeczność między sobą. Und wir dürfen dem Herrn dankbar sein, dass er Gaben gegeben hat. I też możemy być Panu wdzięczni również i za dary, które dał. Aber das Entscheidende ist, dass er da ist. Ale decydującą kwestią jest to, że On tam jest. Und wenn an einem Ort nur 2 oder 3 zusammenkommen, i jeśli na jakimś miejscu nawet 2 lub 3 się zgromadza, dann haben sie nicht weniger, als wenn 100 zusammenkommen. To nie mają oni czegoś mniej, niż nawet w takim miejscu, gdzie zgromadza się 100. Sie haben Christus als gesegneten Mittelpunkt. Bo mają tak samo Chrystusa jako tą centralną, błogosławioną osobę. Und dann sagt der Herr Jesus 2-mal ein Friede euch. I Pan Jezus mówi tu 2-krotnie pokój wam. Und das ist nicht einfach eine Wiederholung. A to nie jest takie zwykłe tylko powtórzenie. Das Friede euch steht immer in Verbindung mit dem, was der Herr dann danach sagt oder zeigt. Pokój wam to też następnie pokazuje, co jeszcze Pan dalej chce przez to powiedzieć. Er sagt Friede euch und dann zeigt er ihnen seine Hände und seine Seite. Najpierw mówi pierwszy raz pokój wam i pokazuje im swoje ręce i bok. Und das zeigt uns, dass er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. A to pokazuje nam, że on uczynił czy dokonał pokoju przez krew krzyża swego. Dass wir Frieden mit Gott haben. Że my możemy mieć teraz pokój z Bogiem. Dass er unser Friede ist. Że On jest naszym pokojem. Und das ruht auf dem Werk am Kreuz auf Golgatha, weil er sein Leben gegeben hat. A to wszystko opiera się na krzyżu Golgoty, ponieważ On oddał tam swoje życie. Dieser Friede ist für ewig gesichert, der kann nicht wieder genommen werden. Ten pokój jest na wieczność zagwarantowany i nie jest do naruszenia. In dem Moment, wo wir uns bekehrt haben, dürfen wir wissen, wir haben Frieden mit Gott. W tym momencie, kiedy nawróciliśmy się, możemy powiedzieć, mamy pokój z Bogiem. Er hat das ganze Gericht getragen und wir werden nicht mehr gerichtet. On poniósł cały sąd, który nam się należał i my nie będziemy już sądzeni. Ja noch mehr, wir sind gerechtfertigt aus Glauben. I jesteśmy usprawiedliwieni z wiary. Und wir können die Freude der Jünger vielleicht verstehen, als sie das sahen. I rzeczywiście możemy teraz jakby wczuć się w tą radość uczniów, którzy uradowali się, ujrzawszy Pana. Und wenn wir in der Herrlichkeit sind, werden wir Christus ewig so sehen. I kiedy będziemy w chwale, będziemy tak samo Chrystusa wiecznie oglądać. In Offenbarung 5 wird er uns gezeigt als das Lamm wie geschlachtet inmitten des Thrones. W objawieniu w 5 rozdziale czytamy o nim jako o baranku jakby zabitym pośrodku tronu. Und so wird er in Ewigkeit der Gegenstand unserer Anbetung sein. I będzie on po całą wieczność przedmiotem albo osobą naszego uwielbienia. Und dann sagt er ihnen noch einmal Friede euch. I mówi im po raz drugi, czytamy pokój wam. Und da fügt er dann an, wie der Vater mich ausgesandt hat, sende auch ich euch. W 21 wierszu czytamy, jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Dieser Friede hat jetzt zu tun, dass wir im Vertrauen auf ihn, im tiefen inneren Frieden unseren Weg gehen. Te słowa pokój wam mają odniesienie do naszego zaufania, do naszego oparcia w Nim, abyśmy w pokoju teraz naszą drogą mogli podążać. So wie der Herr Jesus in seinem Leben als Mensch hier auf dieser Erde diesen tiefen Frieden im Vertrauen auf seinen Gott genoss. Tak jak Pan Jezus, będąc na tej ziemi właśnie, pokładał całkowicie swoje zaufanie i zażywał pokoju w relacji z Ojcem. Das erste, der Friede mit Gott, ist der Friede des Gewissens. Możemy teraz tak to określić, że te pierwsze słowa pokój wam, to oznacza pokój sumienia. Das zweite jetzt ist der Friede des Herzens. A to drugie stwierdzenie, to powiedzenie Pana, pokój wam, jest pokojem serca. Und so hat der Herr uns aus dieser Welt herausgenommen. I Pan Jezus wyjął, czy wyciągnął nas z tego świata, uns jetzt wieder in diese Welt hineinzusenden mit einer Botschaft des Friedens. Ale teraz jakby posyła nas ponownie na ten świat, ale z poselstwem pokoju. Und er sagt, wie der Vater mich ausgesandt hat. Bo on mówi, jak mnie Ojciec posłał. Und als der Jesus auf dieser Erde war, hat er gesagt, dass er gekommen war, um seinen Willen, den Willen Gottes zu tun. Bo kiedy Pan Jezus był na tej ziemi, to on powiedział, że przyszedł, aby pełnić wolę tego, który go posłał. Und jetzt dürfen wir und so wollen wir solche sein, die seinen Willen tun in unserem Leben auf dieser Erde. I teraz i my również chcemy być takimi na tej ziemi, którzy będą chcieli pełnić Jego wolę. Der Jesus hatte gesagt in Johannes 4, meine Speise ist es, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat. W Ewangelii Jana 4 rozdział czytamy, że Pan Jezus powiedział, nawet moim pokarmem jest pełnić wolę tego, który mnie posłał. Nun, was der Herr Jesus getan hat, ist einmalig. Oczywiście to, co Pan Jezus dokonał, jest jednorazowe. Aber die Gesinnung, in der er es getan hat, die dürfen wir nachahmen. Ale to usposobienie, w jakim on to uczynił, to możemy naśladować. Zum Schluss noch einen ganz kurzen Gedanken zu Vers 22. Jeszcze jedna krótka myśl do wiersza 22 na koniec. Wir lesen, er haucht in sie und sagt, empfangt Heiligen Geist. A to rzekłszy, czytamy, tchnął na nich i powiedział im, weźcie Ducha Świętego. Im Grundtext fehlt hier der Artikel vor Heiligen Geist. W tekście oryginalnym brakuje tutaj, czy nie ma rodzajnika przed słowem Duch Święty. Das zeigt, es geht nicht um die Person des Heiligen Geistes, den sie hier bekommen. Das kommt nämlich erst in Apostelgeschichte 2. A więc to oznacza, że nie chodzi tutaj w dosłownym sensie o osobę Ducha Świętego, bo ta dopiero zstąpiła na ziemię w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich. Sondern er teilt ihnen hier das neue Leben, das Auferstehungsleben mit. Ale Pan Jezus udziela im tutaj, czy nadaje im po prostu tego zmartwychwstałego życia, tego nowego życia. Und im Schöpfungsbericht in 1. Mose 2 lesen wir, dass Gott in den Menschen haucht. Kiedy czytamy tą relację ze stworzenia w pierwszej Mojżeszowej, w drugim rozdziale, to również czytamy o tchnieniu Bożym. Und dadurch teilt er ihm das, als der Schöpfer Gott, das natürliche Leben mit. Ale to jest to tchnienie naturalnego życia, jako nadanego przez Boga Stwórcę. Und hier teilt er ihnen als der Auferstandene das Auferstehungsleben mit. Ale tutaj nie tchnął w nozdrza, ale tchnął to jako zmartwychwstały po prostu Chrystus. Und vielleicht können wir dazu einmal kurz aus 1. Korinther 15 noch einen Vers lesen. I teraz przeczytamy z pierwszego listu do Koryntian, 15 rozdział, jeszcze do tego. Und zwar Vers 45. 45 werset. 15 rozdział Koryntian, 45 werset. Tak też napisano, pierwszy człowiek Adam stał się istotą żywą, ostatni Adam stał się duchem ożywiającym. Die erste Hälfte von dem Vers ist die Schöpfung in 1. Mose 2. Pierwsza część tego wiersza to jest stworzenie właśnie z pierwszej Mojżeszowej, drugi rozdział. Der letzte Adam, das ist Christus. Ten ostatni Adam, czyli dalsza część tego wiersza, to jest Chrystus. Ein lebendig machender Geist. Stał się duchem ożywiającym, czyli duchem dającym życie dosłownie. Er ist das ewige Leben und teilt es jetzt denen, die an ihn glauben, mit. On jest tym życiem wiecznym i udziela tego życia tym, którzy w niego wierzą. Und dieses neue Leben beschäftigt sich jetzt in der Kraft des Geistes Gottes mit ihm, dem Auferstandenen. I to nowe życie w mocy Ducha Świętego zajmuje się teraz nim, tym zmartwychwstałym. Und so dürfen wir ihn jetzt als Gläubige anschauen, als den, der für uns gestorben ist, der auferstanden und der verherrlicht ist. I teraz możemy i również my jako wierzący rozważać tego, który za nas umarł, który zmartwychwstał i który jest uwielbiony. Und so hat diese Begegnung mit Christus, dem Auferstandenen, eine tiefe Freude und einen tiefen Eindruck in den Herzen der Jünger hinterlassen. I pozostawiło to spotkanie uczniów z Panem Jezusem to głębokie wrażenie i głęboką radość. Und diesen Eindruck möchte auch bei dir und mir hinterlassen. I to doznanie, czy to odczucie tego właśnie, tej radości, niechaj też zostanie i w nas. Pan Jezus jako zmartwychwstały. Und jetzt mehr unter dem Schwerpunkt, was wir persönlich in der Nachfolge davon lernen und welche Eindrücke er auf uns hinterlässt. Ale teraz bardziej pod tym kątem, co osobistego ma nam to do powiedzenia i jakie ma to też dla nas skutki, zastosowania. Wir lesen dazu noch einmal einen Abschnitt aus dem Johannesevangelium, diesmal aus Kapitel 21. Przeczytamy teraz również z Ewangelii Jana, ale z rozdziału 21. Die Begebenheit am See von Tiberias, Kapitel 21, Vers 1 bis 14. Zdarzenie nad Morzem Tyberiackim, 21 rozdział Ewangelii Jana, od wiersza 1 do 14. Potem ukazał się znowu Jezus uczniom nad Morzem Tyberiackim, a ukazał się tak. Byli razem Szymon Piotr i Tomasz, zwany Bliźniakiem, i Natanael z Kany Galilejskiej, i synowie Zebedeusza, i dwaj inni z uczniów jego. Powiedział do nich Szymon Piotr, idę łowić ryby. Rzekli mu, pójdziemy i my z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. A kiedy już było rano, stanął Jezus na brzegu, ale uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. Rzekł im więc Jezus, dzieci, macie co do zjedzenia? Odpowiedzieli mu, nie. A on im rzekł, zapuśćcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zapuścili więc i nie mogli jej już wyciągnąć z powodu mnóstwa ryb. Wtedy ów uczeń, którego miłował Jezus, rzekł Piotrowi, Pan jest. Szymon Piotr więc, usłyszawszy, że Pan jest, przepasał się szatą, był bowiem nagi i rzucił się w morze. Drudzy zaś uczniowie przybyli w łodzi, bo byli niedaleko od lądu, mniej więcej na 200 łokci, ciągnąc sieć z rybami. A gdy wyszli na ląd, ujrzeli rozniecone ognisko i rybę i położoną na nim i chleb. Rzekł im Jezus, przynieście kilka ryb, które teraz złowiliście. Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął sieć na ląd pełną wielkich ryb, których było 153, a chociaż ich tyle było, nie podarła się sieć. Rzekł im Jezus, pójdźcie i spożywajcie. A żaden z uczniów nie śmiał go pytać, kto ty jesteś, bo wiedzieli, że to Pan. A Jezus zbliżył się, wziął chleb i dał im, podobnie i rybę. Trzeci to już raz ukazał się Jezus uczniom swoim po wzbudzeniu z martwych. Ja, die Jünger hatten schon einige Begegnungen mit dem Auferstandenen gehabt. Uczniowie mieli już kilka spotkań ze zmartwychwstałym Panem. Und jetzt kommt die letzte, die uns im Johannesevangelium berichtet wird. I teraz jest przed nami ostatnie takie spotkanie, które relacjonuje nam Ewangelia Jana. Und diese Begebenheit beginnt damit, dass gesagt wird, dass Jesus sich ihnen offenbart. A to zdarzenie generalnie rozpoczyna się słowami, potem ukazał się znowu Jezus. Und das meint nicht einfach, dass sie ihn sahen, das war natürlich auch wahr. To nie tak w pierwszej kolejności chodzi o to, że oni go widzieli, co oczywiście też było później faktem. Sondern wenn er sich offenbart, dann heißt es, dass er etwas von seiner Person zeigt, dass sie Erfahrungen machen. Ale to, że on chce im coś pokazać z samego siebie, że coś im chce ukazać, aby oni mogli z tego nabrać jakieś doświadczenie. Und er zeigt in dieser Begebenheit etwas von seiner Allmacht, von seiner Allwissenheit, aber auch von seiner Fürsorge für seine Jünger. W tym fragmencie oglądamy Pana, który pokazuje swoją wszechmoc, swoją wszechwiedzę, ale też i swoją troskę względem uczniów. Und diese Begebenheit, die wir gelesen haben, endet ja nochmal mit einem Wunder, was der Jesus tut. To zdarzenie kończy się, które czytaliśmy, właściwie cudem, które Pan Jezus czyni. Ist das letzte Wunder, was uns im Johannesevangelium berichtet wird? Jest to ostatni cud, który Pan Jezus czyni w tej Ewangelii. Das erste Wunder, was uns berichtet wird, ist das Wunder auf der Hochzeit zu Kana, wo er das Wasser zu Wein gemacht hatte. a pierwszym tym cudem, który Pan Jezus czyni w tej Ewangelii, jest wesele w Kanie, na którym dokonuje Pan Jezus przemiany wody w wino. Und bei diesem ersten Wunder begegnet uns auch dieser Begriff, dass der Herr etwas offenbart. I w tym pierwszym właśnie zdarzeniu, czy tym pierwszym cudzie, które Pan Jezus tam dokonał, również czytamy, że Pan Jezus objawił się, czy ukazał. Vielleicht können wir mal aus Johannes 2 nur den Vers 11 lesen. Przeczytajmy tylko z Jana 2, 11 werset. Takiego pierwszego cudu dokonał Jezus w Kanie Galilejskiej i objawił chwałę swoją. I uwierzyli weń uczniowie Jego. Er offenbart seine Herrlichkeit, und das tut er hier auch. Objawił swą chwałę, czytamy, i to też czyni w tym fragmencie, który czytamy. Herrlichkeit meint Schönheit, Größe, Vorzüge einer Person. Chwałę oznacza piękno, cechy, wielkość danej osoby. Und so dürfen wir ihn hier auch anschauen. I tak samo możemy go również i w tej scenie oglądać. Er offenbart sich den Jüngern am See von Tiberias. On objawia się tu uczniom nad Morzem Tyberiackim. Einige seiner Jünger hatte er an diesem See auch berufen in seine Nachfolge. Kilku z uczniów on również powołał, aby poszli za nim. Und der Herr Jesus hatte den Frauen am Grab gesagt, dass sie den Jüngern sagen sollten, er würde vor ihnen hergehen nach Galiläa und sie dort treffen. I on, Pan Jezus już powiedział to kobietom, którym objawił się wracającym od grobu, że idźcie do Galilei, a tam mnie ujrzycie, żeby przekazały uczniom. Wir sehen ja, dass sie gehorsam waren und jetzt dort waren und auf ihn warteten offensichtlich. I widzimy to posłuszeństwo mimo wszystko w postawie uczniów, którzy faktycznie byli w Galilei i oczekiwali Jego. Aber es war doch offensichtlich eine gewisse Ungeduld auch da, weil er noch nicht gekommen war. Ale okazuje się tu, czy tak wyłania się właściwie tutaj w tej scenie jednak niecierpliwość, zniecierpliwienie w postawie uczniów. Und der Herr Jesus hatte sie ja, bei Petrus wird das ausdrücklich gesagt, berufen, um Menschenfischer zu sein. Szczególnie gdybyśmy spojrzeli na apostoła Piotra, to przecież on był tym powołanym, aby łowił ludzi, powiedział mu to Pan Jezus. Er hatte ihn also von seinem natürlichen Beruf als Fischer, so wie bei Johannes und Jakobus auch, Wech und Andreas Wech genommen, um ihnen eine andere Aufgabe in seiner Nachfolge zu geben. Powołał Piotra, czy zarówno Jana i Andrzeja, z ich ziemskiego zawodu, tego, którego wykonywali, jakby na tej samej zasadzie, przenosząc ich teraz do służby dla siebie. Ich möchte mit dieser Szene einmal drei ganz praktische Fragen an uns verbinden. Chcielibyśmy w powiązaniu z tą sceną jakby postawić sobie trzy praktyczne pytania. Ist es nicht bei dir und bei mir im Leben manchmal auch so, dass wir in gewisser Weise ungeduldig sind? Czy to nie jest tak u nas, że my w pewnym sensie jesteśmy niecierpliwi? Dass wir gerne möchten, dass der Herr die Dinge sofort klar macht, aber wir müssen etwas warten vielleicht. Że chcielibyśmy, żeby Pan Jezus zaraz nam te rzeczy objawił, ukazał, ale zapominamy o tym, że powinniśmy poczekać. Wir wollen uns ja nicht über die Jünger stellen, wir wollen ja davon lernen. My chcemy się uczyć od tych uczniów, nie czynić się wyższymi, czy też stawiać ponad nich. Der Herr hatte doch gesagt, dort werden sie mich sehen. Pan Jezus przecież powiedział, tam mnie ujrzą, w Galilei. Es gab also eine ganz klare Aussage von ihm. A więc to była jasna jego wypowiedź. Und trotzdem war eine gewisse Ungeduld da, bei uns ist das manchmal auch so. A jednak zauważamy właśnie to zniecierpliwienie u uczniów i u nas jest tak samo. Und wir wollen mitnehmen, dass wir lernen, auf seinen Wirken, dass er sich zeigt, zu warten. I chcielibyśmy sobie to wziąć dla siebie, żeby po prostu czekać na jego działanie. Die zweite praktische Frage ist, der Herr hat uns auch berufen in seine Nachfolge. Drugą kwestią jest to, że Pan Jezus powołał nas do swego naśladownictwa. Im Allgemeinen machen wir unseren irdischen Beruf auch weiter. W normalnej sytuacji oczywiście wykonujemy swoje zawody ziemskie normalnie. Aber wir sind eben auch in seine Nachfolge berufen. Ale również jesteśmy powołani do naśladownictwa Jego. Und wir wollen uns ermuntern, das nicht zu vergessen, wem wir eigentlich nachfolgen, wem wir eigentlich dienen in unserem Leben auf der Erde. I nie chciejmy tego zapomnieć, właśnie za kim podążamy, komu służymy na tej ziemi. Und dass wir uns nicht vielleicht in unserer Zeit, in unserer Energie nur von den irdischen Dingen blockieren lassen. Żebyśmy nie spowodowali tego, żeby zablokowało nas tylko oddanie się tym rzeczom ziemskim, cały nasz czas, energia i oddanie. Natürlich müssen wir unsere irdischen Aufgaben mit Fleiß und ordentlich tun. Das ist absolut nötig und richtig. Naturalnie my musimy sumiennie wykonywać i pilnie nasze obowiązki tutaj na tej ziemi, jakie mamy, to jest niezbędne. Aber wir wollen doch auch uns Zeit nehmen, soweit das möglich ist für ihn. Ale chciejmy również mieć ten czas, na ile możemy rzeczywiście dla niego. Eine dritte praktische Frage oder einen praktischen Hinweis für uns. Inwieweit erwarten wir ihn wirklich? Trzecia taka wskazówka praktyczna, która się tutaj wyłania dla nas, to na ile my rzeczywiście oczekujemy Pana. Wenn wir in der bewussten Erwartung, der Herr kommt wieder, um uns zu sich zu nehmen, leben, wird das unser Leben ausrichten. Jeżeli rzeczywiście będziemy żyć w takim świadomym oczekiwaniu Pana, że Pan lada chwila może przyjść, to będzie miało to wpływ i ukierunkowywało nasze życie. Wir wissen das ja, er kommt wieder. My wiemy to, że On przyjdzie znowu. Aber erwarten wir ihn wirklich? Ale czy oczekujemy Go tak rzeczywiście? Wir sollen ja Menschen gleich sein, die auf ihren Herrn warten. Chciejmy być tymi podobnymi, którzy oczekują Pana swego, jak czytamy. Dann sehen wir in Vers 2, dass hier 7 Jünger da waren. Czytamy w drugim wersecie, że było to 7 uczniów. Wo die anderen waren, wissen wir nicht, die Bibel sagt nichts dazu. Dlaczego innych nie było, nie wiemy, Biblia nie mówi nam o tym. Aber der Herr hatte doch gesagt, die Jünger sollten dorthin gehen. Und damit meinte er die 11 insgesamt. Ale Pan Jezus powiedział, uczniowie mają tam pójść, a tymi słowy miał na myśli 11. Frage an uns, fragen wir den Herrn immer bewusst, wo möchtest du mich haben, wo soll ich für dich da sein? Czy my rzeczywiście pytamy się też Pana, gdzie chcesz mnie mieć, gdzie mam się udać? Aber wir sehen hier auch etwas von der wunderbaren Gnade des Herrn Jesus. Ale tu oglądamy coś o szczególnym wyrazie łaski Pana Jezusa. Denn es ist auffällig, dass bei den Namen, die wir hier lesen, Petrus und Thomas zuerst stehen. Bo kiedy czytamy imiona, to rzuca nam się w oczy, że Piotr i Tomasz najpierw są wymienieni. Petrus hatte ihn verleugnet. Piotr, jak wiemy, zaparł się go. Und Thomas hatte erstmal nicht geglaubt, als die Jünger gesagt haben, wir haben den Herrn gesehen. A Tomasz za pierwszym razem wcale nie uwierzył, kiedy uczniowie powiedzieli mu, że widzieli Pana. Dürfen wir nicht dankbar sein, dass der Herr so gnädig mit uns ist, wenn wir schwach sind oder wenn wir sündigen, aber wieder zurechtkommen, dass er wieder in Gnaden mit uns handelt? Czy nie powinniśmy właśnie szczególnie docenić tutaj łaski Pana, że kiedy zgrzeszymy, kiedy źle postępujemy, Pan Jezus właśnie w łasce wychodzi do nas. Er gibt uns nicht auf. On nie porzuca nas. Dann finden wir aber auch, wenn diese Jünger hier sind, dass gesagt wird am Ende von Vers 2, sie waren zusammen. On nie zaniecha nas i czytamy, że oni tu byli w drugim wierszu razem. Und da wollen wir daran denken, dass wir als Kinder Gottes, als Gläubige zusammengestellt sind, dass wir Gemeinschaft miteinander haben dürfen. I patrząc na to sformułowanie byli razem, możemy pomyśleć o naszej wspólnej społeczności jako wierzących, którzy jesteśmy razem postawieni. Nun ist diese Gemeinschaft in der Zeit im Moment teilweise etwas eingeschränkt. W tym momencie ta społeczność jest ograniczona. Aber merken wir, wie wichtig uns die Gemeinschaft ist, merken wir, dass uns ein bisschen an geschwisterlichem Austausch fehlt. I zauważymy też właśnie, że brakuje po prostu tej takiej pełnej społeczności w tym momencie. Gemeinschaft ist etwas, was zum christlichen Leben dazugehört, und zwar Gemeinschaft der Kinder Gottes. Społeczność jest nieodzownym elementem w ogóle chrześcijańskiego życia. Oczywiście mówimy o społeczności dzieci bożych. Die christliche Gemeinschaft ist etwas ganz Besonderes auf dieser Erde. Das kennt die Welt nicht. Chrześcijańska społeczność jest czymś szczególnym na tej ziemi, czego ten świat nie zna. Wir haben Gemeinschaft untereinander in der Familie Gottes. Mamy społeczność pomiędzy sobą w rodzinie Bożej. Weil wir das gleiche Leben haben, den gleichen Vater haben, den gleichen Geist haben. Bo ponieważ mamy to samo życie, tego samego Ojca, tego samego Ducha. Und oft, wenn wir auf andere Gläubige treffen, die wir vielleicht vorher gar nicht kannten, merken wir das, dass wir eine Beziehung haben, eine Lebensbeziehung. I chociaż spotkamy jakiegoś wierzącego, z którym wcześniej nie mieliśmy do czynienia, czy nie znaliśmy go, to jednak od razu wyczuwamy tą więź, jaka jest pomiędzy nami. Und diese Beziehung, die wir untereinander haben, die gründet sich auf die Beziehung, die wir zu dem Herrn Jesus und zu Gott dem Vater haben. Ta społeczność, którą my mamy pomiędzy sobą, jest oparta na społeczności z Panem Jezusem i z Ojcem. Vielleicht können wir dazu einmal aus dem ersten Johannesbrief einen Vers lesen, aus 1. Johannes 1, den Vers 3. Przeczytajmy może do tego z pierwszego listu Jana, z rozdziału pierwszego. Pierwszy list Jana, rozdział pierwszy, trzeci wiersz. Co widzieliśmy i słyszeliśmy, to i wam zwiastujemy, abyście i wy społeczność z nami mieli, a społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i z Synem Jego, Jezusem Chrystusem. Da finden wir diese beiden Ebenen der Gemeinschaft, die vertikale zu Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus und die horizontale untereinander. Mamy tutaj te dwa kierunki właściwie społeczności. Ta pionowa wzwyż to jest do Ojca skierowana i Syna, z nimi, z Ojcem i Synem jesteśmy złączeni, ale i pomiędzy, ta pozioma relacja pomiędzy wierzącymi jest też zasadą społeczności. Und diese Gemeinschaft war ein ganz besonderes Kennzeichen auch der ersten Christen und sollte es auch heute noch sein. Ta społeczność właśnie była szczególną cechą pierwszych chrześcijan i tak powinna być również i do dzisiaj. Und deshalb ist es gut, gerade wenn wir am Ort als Geschwister zusammen sind, wenn es geht, auch nicht nur in den Zusammenkünften zusammen sind. Dlatego też i ważne jest, kiedy jesteśmy jako wierzący na danym miejscu, gdzie się zgromadzamy, aby nie tylko ta społeczność była związana ze zejściem zgromadzenia, kiedy się zgromadzamy, sondern auch sonst Gelegenheiten suchen, wo wir etwas gemeinsam tun, wo wir Gemeinschaft haben. Ale również i w innych okazjach, innych momentach, kiedy możemy tą społeczność również praktykować, kiedy coś wspólnie robimy czy organizujemy. Wie gesagt, im Moment ist das etwas eingeschränkt, aber normalerweise schätzen wir es doch sehr. Tak jak wspomnieliśmy, jest to w obecnym czasie ograniczone, ale jednak według zasady powinniśmy sobie to doceniać. Und ganz am Ende des Alten Testamentes, als alles ziemlich dunkel war, i nawet na końcu Starego Testamentu, kiedy wydawać by się mogło, wszystko było w takim mrocznym stanie, berichtet uns der Prophet Maleachi, dass da Männer waren, die sich miteinander unterredeten, solche, die den Herrn fürchten. To nawet prorok Malachiasz, ostatni ze Starego Testamentu, mówi nam o tych mężach, którzy pomiędzy sobą rozmawiali, to byli ci, którzy boją się Pana. Und so ist es auch wichtig, wenn wir vielleicht, wenn ich jetzt mal an uns Brüder denke, uns über die Dinge, die uns am Ort bewegen, über den Weg der Versammlung Gottes, über die Nachfolge auch wirklich austauschen, dass wir miteinander reden darüber. To ta myśl może odnosi się bardziej do braci też, którzy mają tą odpowiedzialność w miejscowym zgromadzeniu, aby też rozmawiać wspólnie o tych rzeczach dotyczących drogi zgromadzenia i życia zgromadzenia. Und dann kommen wir in Vers 3 zu der Situation, dass Petrus, so wie wir ihn kennen, ungeduldig ist und sagt, also ich gehe hin fischen. No i teraz właśnie oglądamy Piotra w 21 rozdziale, trzeci wiersz, kiedy Piotr okazuje tą swoją niecierpliwość i dochodzi do wniosku, idę łowić ryby. Petrus war eine Führungspersönlichkeit, er geht voran und die anderen laufen hinterher, obwohl er das gar nicht gesagt hatte. Piotr był takim przewodnikiem i kiedy powiedział, idę łowić ryby, i chociaż nie powiedział dosłownie, chodźcie ze mną, to jednak widzimy automatycznie, Pójdziemy i my z Tobą, inni odpowiadają. Nun das, was Petrus hier tut, war nicht gut, es war unabhängig von dem Herrn. To, co niestety Piotr tutaj czyni, nie jest dobre. To była niezależność od Pana. Auch wenn die Arbeit als solches natürlich nicht schlecht war. Fischen zu gehen ist nichts Böses, aber es war nicht das, was der Herr im Moment wollte. Oczywiście, że praca sama w sobie łowienia ryb nie jest zła, ale to nie była ta rzecz, którą teraz miał Piotr czynić. Wir finden hier also jemanden, der vorangeht, der die Führung übernimmt und andere die folgen. Widzimy tego, który idzie jako ten pierwszy, ale też innych, którzy idą za nim. Und erst einmal ist das im Volk Gottes etwas ganz Normales. I w pierwszym względzie jest to pośród ludu Bożego coś normalnego. Auch im Volk Gottes braucht es gute geistliche Führung. Bo także i pośród ludu Bożego jest potrzebne dobre duchowe prowadzenie. In Apostelgeschichte 15 zum Beispiel wird von Judas und von Silas, von Jakobus und Silas gesagt, dass sie Führer unter den Brüdern waren. Also von Judas und Silas. Ja, ja. Czytamy o Judzie i Sylasie, którzy byli tymi przewodnikami, jakby patrząc, jeśli chodzi o miejscowym zborze. Von Jakobus wird dann später einmal gesagt, dass er eine Säule in der Versammlung in Jerusalem war. A nawet o Jakubie czytamy, że on był tym filarem w zgromadzeniu w Jerozolimie. Und im Hebräerbrief werden wir aufgefordert, unseren Führern zu gedenken, die das Wort Gottes zu uns geredet haben. List do Hebrajczyków z kolei poucza nas, wspomnijcie waszych przewodników wiary, którzy głosili wam Słowo Boże. Also gute geistliche Führung, eine geistliche Autorität ist gut und notwendig im Volk Gottes. A więc dobre duchowe prowadzenie i duchowy autorytet jest to konieczna rzecz i niezbędna właśnie pośród ludu Bożego. Und solchen dürfen wir auch folgen. I takim właśnie, za takimi możemy pójść. Natürlich werden wir aufgefordert zu prüfen, und das sollten wir auch tun, ob das, was sie reden und tun, in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes ist. Ale pamiętajmy, że jesteśmy również i my wzywani do tego, aby osobiście sprawdzać, doświadczać również to, co jest nam podawane, czy jest to w zgodności ze Słowem Bożym. Die Gläubigen in Beröa haben das getan bei Paulus. Sie haben täglich die Schriften untersucht, ob es sich also verhielte. Właśnie to wierzący z Berei są dla nas przykładem z dziejów apostolskich, kiedy oni badali pisma na skutek głoszenia Pawła, czy tak się rzeczy mają. Und gute geistliche Führung sorgt auch dafür, dass Wachstum bei denen da ist, die geführt werden. I to dobre duchowe prowadzenie również prowadzi do duchowego wzrostu. Aber es gibt eben auch Gefahren. Ale również są niebezpieczeństwa. Paulus sagt zum Beispiel in Apostelgeschichte 20 zu den Ältesten in Ephesus schon etwas davon. Już apostoł Paweł w swojej mowie do starszych z Efezu w 20 rozdziale Dziejów Apostolskich mówi coś na ten temat. Dass aus ihrer Mitte Männer aufstehen würden, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her. Już spośród was powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne, pociągające za sobą uczniów. Das war schlechte Führung, und wenn man ihnen folgte, war es zum Schaden für das Volk Gottes. To niestety było złe prowadzenie i jeśli się poszło za nim, niosło to ze sobą szkody pośród ludu Bożego. Und so sehen wir einmal, dass die, die geführt werden, eine Verantwortung haben. A więc widzimy z jednej strony, że ci, którzy są też prowadzeni, mają odpowiedzialność. Nämlich zu prüfen anhand des Wortes Gottes, was sie sehen und hören. A więc badać to, co słyszą za pomocą Słowa Bożego. Und die, die führen, haben auch eine Verantwortung vor dem Herrn. Ale ci, którzy właśnie prowadzą, mają również tą odpowiedzialność przed Panem. Das letztendlich mich der Herr, der es ist, der leitet und der vorangeht. Bo koniec końców to Pan jest przecież tym, który prowadzi i kieruje. Und dem wir persönlich und gemeinsam verantwortlich sind. I my jesteśmy zarówno osobiście, jak i wspólnie, społecznie przed nim odpowiedzialni. Die anderen Jünger hätten hinterher nicht sagen können, Petrus ist ja vorangegangen, weil sie waren gefolgt. Oni, uczniowie tutaj w naszej scenie, widzimy, poszli po prostu za Piotrem. Und dafür waren sie auch verantwortlich. I za te swoje postępowanie byli również odpowiedzialni. Und Petrus war verantwortlich dafür, dass voranging. A Piotr był odpowiedzialny za to, że jakby wzbudził to postępowanie, rozpoczął je swoim działaniem. Und so gehen sie jetzt zusammen fischen und sie fahren, das ist dann Vers 3 am Ende, auf den See hinaus und das Ergebnis ist, sie fangen in dieser Nacht nichts. W trzecim wierszu czytamy właśnie, wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. Und wir lernen hier in diesem Vers, dass wenn wir etwas in eigener Kraft tun wollen, dass darauf kein Segen steht. Uczymy się tutaj poważnej lekcji, że jeśli we własnej mocy i sile chcemy coś robić, nie ma z tego żadnego błogosławieństwa. Sie hatten keinen Auftrag vom Herrn, das zu tun. Oni nie mieli żadnego polecenia od Pana, aby tak czynić. Und dass es Nacht war, zeigt uns vielleicht vorbildlich auch etwas, dass ihnen das Licht für den Weg hier fehlte. A że była to noc, może nam to wskazywać obrazowo na to, że brakowało im tego światła właściwie duchowego w prowadzeniu tej sprawy. Und unsere eigene Erfahrung, und sie hatten ja hier viel Erfahrung als Fischer auch, unsere eigene Erfahrung, unsere eigene Kraft nutzt nichts, denn ohne ihn können wir gar nichts tun. I właśnie nasze doświadczenie, bo tu mamy do czynienia rzeczywiście z doświadczonymi rybakami, ale to nie sprowadza się do tego, że ma to mieć jakiś po prostu sens. Jesus hatte seinen Jüngern schon in Johannes 15, als dieses Beispiel vom Weinstock und den Reben erklärt hatte, diesen Grundsatz gezeigt. Tą zasadę właściwie zależności pokazał Pan Jezus już w tym podobieństwie o krzewie winnym, w Ewangelii Jana 15 rozdziale. Dort heißt es, ohne mich oder losgetrennt von mir könnt ihr nichts tun. Czytamy tam, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Und so ist es in unserem geistlichen Leben auf jeden Fall. I tak to wygląda właśnie bezwzględnie w naszym duchowym życiu. Am Ende dieser Nacht waren sie mit Sicherheit müde, hungrig, ihnen war kalt, sie waren ziemlich am Ende. Właściwie po takiej nocy pełnej pracy byli zziębnięci, zmęczeni, całkowicie wyczerpani. Und ich habe schon manchmal gedacht, ich hätte gerne gewusst, wann es bei Petrus so ein bisschen geklingelt hat. Tak się zastanawiałem sam, kiedy coś w końcu jakby zadzwoniło albo zabłysło u Piotra. Er hatte ja schon mal so etwas Ähnliches erlebt bei seiner Berufung in Lukas 5. Bo przecież, jak wiemy, w Ewangelii Łukasza 5 rozdziale on już przeżył coś podobnego w swoim życiu. Da war er auch eine Nacht unterwegs gewesen, hatte nichts gefangen. Bo przecież też był wtedy po nocy, w której nic nie złowił. Und dann hatte der Jesus gesagt, fahr noch mal hinaus, lass das Netz in der Tiefe aus und du wirst finden. A Pan Jezus mówi mu, wyjedź na głębie i zarzuć tą sieć, a znajdziesz. Und dann sagt er zwar zuerst, ja, ich habe das schon die ganze Nacht gemacht und ich habe nichts gefangen, aber auf dein Wort hin, das ist ganz wichtig, auf dein Wort will ich hinausfahren. A czy przecież nie mówi Piotr, Panie, całą noc ciężko pracując, nic nie złowiliśmy, ale na Twoje słowo, to jest decydujące, co właśnie apostoł Piotr powiedział, na Twoje słowo zarzucę sieci. Und das kommt dann gleich etwas später hier in diesem Abschnitt auch noch. Aber vorher... To również znajdujemy w tym fragmencie, ale wcześniej jeszcze... Aber vorher finden wir in Vers 4 noch etwas Wunderbares. W czwartym wierszu coś niezwykłego znajdujemy. Vers 4 am Anfang ist für mich der schönste Vers in dem ganzen Abschnitt. Ten czwarty wiersz dla mnie osobiście jest najpiękniejszym wersetem w tym całym fragmencie. Da heißt es, da stand Jesus am Ufer. Czytamy, stanął Jezus na brzegu. Wir lesen hier nicht, er kam ans Ufer. Nie czytamy, on przyszedł na brzeg. Natürlich wissen wir nicht genau, wie es konkret war. Oczywiście nie wiemy dokładnie, jak to się odbyło. Aber ich habe so etwas den Eindruck, der Herr hat am Ufer gestanden und hat die ganze Zeit seine Jünger gesehen. Ale takie odnoszę wrażenie, że Pan Jezus po prostu stanął na brzegu i cały czas widział uczniów. Er hat gesehen, wie sie sich abgemüht haben in eigener Kraft und er hat sie nicht aus dem Auge gelassen. I widział ich ten wysiłek, jak trudzili się z własnej siły, ale jego oko nie odwróciło się od nich. so wie eine Zeit vorher, als er auf dem Berg war, um zu beten, und seine Jünger auf dem See und Not litten von den Wellen. Podobnie wcześniej w Ewangeliach czytamy, kiedy Pan Jezus był na górze, gdzie poszedł się modlić, a uczniowie byli na pełnym, wzburzonym morzu. Und wir lernen hier, dass der Herr immer den Überblick behält, dass wir ihm nicht aus den Augen gehen. Pan Jezus ma nas na swym oku, Jego spojrzenie upatruje i nie umkniemy Jego spojrzeniu. Aber schon mal wartet er auch eine gewisse Zeit, bis er dann wieder in unser Leben tritt und uns aufmerksam macht. Ale on jakby oczekuje tego momentu, aby rzeczywiście móc wejść w końcu do naszego życia. Aber er tat es oder tut es auf eine sehr liebevolle Weise. I on uczynił to, albo i czyni też obecnie w taki pełen miłości sposób. Aber als dieser Mann am Ufer steht, da wird uns auch gesagt, dass die Jünger nicht wussten, dass es Jesus war. Ale kiedy czytamy w 4. wierszu, że Pan Jezus stoi na brzegu, to uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. Es dauert eine ganze Zeit dann auch noch, bis sie ihn erkennen. Upłynął jeszcze jakiś czas, zanim w ogóle go rozpoznali. Nochmal, sie waren auf einem Weg einer gewissen Unabhängigkeit und dann fehlte ihnen auch das Licht über sein Wirken. Jeszcze raz to powtórzmy, że byli na drodze samowolnej w swoim postępowaniu, nie mając też światła duchowego w swoim postępowaniu. Und das ist bei uns nicht anders. Auf einem Weg, den wir in eigener Kraft, im eigenen Willen gehen, werden wir in der Regel oder oft das Wirken des Herrn nicht erkennen. Kiedy my będziemy postępować samowolnie, idąc własną drogą, zasadniczo nie będziemy po prostu rozpoznawać woli i prowadzenia Pana. Und eine gewisse Zeit lässt er das laufen, aber irgendwann kommt er dann. I przez pewien czas on daje bieg rzeczy, ale w pewnym momencie wchodzi, wkraczając w tą scenę. Wenn wir uns innerlich, vielleicht kennen wir solche Situationen in unserem Leben, wenn wir uns innerlich etwas von dem Herrn entfernt haben, dann fällt es uns nicht so leicht, seinen Willen oder sein Wirken in unserem Leben zu erkennen. Kiedy my w naszym życiu niestety oddaliliśmy się od Pana, to jest nam trudno, aby wrócić do takiego stanu, żeby zacząć rozpoznawać działanie Pana i Jego wolę. Aber der Herr wirkt jetzt sehr liebevoll an den Herzen seiner Jünger. Ale Pan Jezus działa tutaj w pełni swojej miłości na serca swoich uczniów. Er stellt ihnen eine Frage. Stawia im pytanie. Habt ihr wohl etwas zu essen? Macie co do zjedzenia? Wusste der Jesus das nicht? Czy Pan Jezus nie wiedział tego, że oni nic nie mieli? Natürlich wusste er es. Wenn er eine Frage stellt, dann nicht, weil er etwas nicht weiß. Naturalnie, że wiedział to, a to, że stawia pytanie, nie oznacza to, że on tego nie wiedział. Er wollte ihnen durch die Frage deutlich machen, dass sie erkannten, wo sie standen und wie es um sie stand. On przez to pytanie chciał ich uświadomić, w jakim miejscu wy jesteście, gdzie się znajdujecie. Und so müssen sie sagen, nein, wir haben nichts. Odpowiedzieli mu, nie, właściwie nie mamy nic. In eigener Kraft kein Ergebnis. We własnej sile brak rezultatów. Wenn wir das geistlich übertragen, bedeutet das nicht, wenn wir etwas in eigener Kraft tun, dass wir immer total sichtbar, total erfolglos sind. Kiedy byśmy to tak duchowo przenieśli, to może też tak być, że kiedy czynimy to z własnej siły, może tak być, że nie zawsze jesteśmy zupełnie bez żadnego efektu. Das könnte durchaus sein, dass wir beruflich weiter Erfolg haben. Das scheint, als wenn es glatt läuft. Bo na przykład możemy zawodowo bardzo daleko zajść w naszych osiągnięciach. Aber es ist nichts, was der Herr anerkennen kann, was Wert für ihn hat, was Frucht für ihn ist. Ale to wcale niekoniecznie musi Pan uznawać i to nie musi oznaczać owocu dla Pana. Nawet jeśli nam się tak powodzi gdzieś. Und dann gibt der Herr Jesus ihnen einen Auftrag. I Pan Jezus teraz daje im pewne polecenie. In Vers 6, werft das Netz auf der rechten Seite des Schiffes aus und ihr werdet finden. Mówi do nich w 6. wierszu, zapuśćcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Und dann heißt es ganz schlicht und einfach, und sie warfen das Netz aus. I właściwie czytamy, i zapuścili więc tą sieć i nie mogli już wyciągnąć. Und das Ergebnis lässt nicht lange auf sich warten. Właściwie wynik nie daje na siebie długo czekać. Sie sagen jetzt hier nicht, wir haben das schon lange versucht oder am Morgen hat das sowieso keinen Zweck. Oni już co prawda nie mówią, my już to robiliśmy całą noc albo rano, to w ogóle nie ma sensu tego zarzucać. Nein, sie sind gehorsam und sie bekommen Segen. Nie, są posłuszni i otrzymują błogosławieństwo. Und wir lernen für uns, sowohl für ältere, aber vielleicht auch gerade für jüngere, für unsere Kinder etwas ganz Wichtiges. I uczymy się zarówno dla rodziców, my jako rodzice, czy też i szczególnie myślę też i dla młodszych, dla dzieci naszych. Um gehorsam zu sein, müssen wir nicht erst alles verstehen, was uns jemand sagt. Aby być posłusznymi, to nie tak koniecznie musimy zaraz wszystko rozumieć, aby nimi być. Sondern auch wenn wir es nicht verstehen und gehorsam sind, wird Gott es segnen. Lecz również, kiedy rzeczywiście nie do końca może rozumiemy daną rzecz czy polecenie, ale jesteśmy posłuszni, to Bóg to będzie błogosławił. Das gilt für Kinder gegenüber den Eltern. To dotyczy dzieci względem rodziców. Das gilt für Arbeitnehmer gegenüber den Arbeitgebern. To dotyczy pracowników względem pracodawców. Das gilt für uns als Gläubige gegenüber dem Wort Gottes. To dotyczy nas wierzących względem Słowa Bożego. Vielleicht verstehen wir auch nicht immer, warum der Herr dieses oder jenes von uns erwartet. Przecież tak samo my możemy nie rozumieć, dlaczego Pan to czy owo od nas oczekuje. Aber wir dürfen sicher sein, wenn wir gehorsam sind, auch wenn wir es noch nicht verstehen, wird er uns segnen. Ale możemy być pewni tego, że jeśli będziemy posłuszni, nawet jeśli to dla nas jest niezrozumiałe, będziemy mieć błogosławieństwo. Und es heißt ja hier sofort, sie vermochten es vor der Menge der Fische nicht zu ziehen. I czytamy, że właściwie nie mogli je już wyciągnąć, ale z powodu mnóstwa ryb. Also ein überwältigender Segen. A więc potężne błogosławieństwo. Und der Jesus zeigt hier seine Allmacht, er lenkt die Fische ins Netz. Pan Jezus okazuje tu swoją wszechmoc, kierując po prostu ryby do sieci. Und er zeigt auch seine Allwissenheit. Er wusste genau, wo die Fische waren und wo die Jünger das Netz auswerfen mussten. I również okazuje swoją wszechwiedzę, ponieważ on wiedział dokładnie, gdzie ryby są i gdzie uczniowie mieli zarzucić tą sieć. Und jetzt kommt Johannes, der sich in seinem Evangelium ja nie mit seinem Namen nennt, sondern immer sagt, der Jünger, den Jesus liebte. I teraz pojawia się przed nami apostoł Jan, który nigdzie nie wymienia właściwie swojego imienia w Ewangelii Jana, lecz określa się jako ten, którego miłował Jezus. Er sagt hier, es ist der Herr. On mówi, Pan jest. Und zwar sagt er das zu Petrus. I mówi to do Piotra. Er brüllt das also offensichtlich nicht über das ganze Schiff hinweg, dass alle das hören konnten. A więc nie wykrzyknął tego tak wszemi wobec, że wszyscy mogli słyszeć na tej łodzi. Sondern diese beiden Jünger, die sehr unterschiedlich waren, hatten aber eine sehr schöne Beziehung zueinander. Ale właśnie ci dwaj uczniowie, którzy tu nam są pokazani, Piotr i Jan, którzy są w tej doskonałej też między sobą relacji, chociaż byli tak różni od siebie, to między nimi się to odbywa. Auf dem Obersaal war es umgekehrt gewesen. Da hatte Petrus zu Johannes gesagt, frag du mal den Herrn. W sali na piętrze, jak wiemy, na przykład w Jana 13, to Piotr spytał się Jana, spytaj się, kto to jest. Und ist das nicht schön, wie hier, wenn wir uns gegenseitig aufmerksam machen dürfen auf das Handeln des Herrn, auf das Wirken Gottes? Czy to nie jest piękne, kiedy my wzajemnie możemy sobie wskazywać na przykład na działanie Pana, na jego różne sposoby działania? Johannes war besonders gekennzeichnet durch geistliche Erkenntnis vielleicht. Jan był szczególnie taki scharakteryzowany przez takie duchowe wejrzenie, duchowe zrozumienie. Und Petrus besonders durch Tatkraft und Energie. Z kolei Piotr przez taką energię działania, taką chęć wykonania. Und wir finden die beiden eben oft, dass sie sich ergänzt haben, dass sie zusammen gute Dienste im Werk des Herrn getan haben. I widzimy, jak doskonale się oboje uzupełniają i czynią służby później. Und dann kommt das Handeln von Petrus in Vers 7, so wie wir ihn kennen, ja, immer vorneweg. I czytamy później o działaniu Piotra, właściwie tak jak go znamy, czyli ten zawsze pierwszy, na pierwszym planie. Und es ist ja interessant, was hier passiert, ja? Jest to interesujące, tak. Wenn wir ins Wasser springen, ziehen wir uns normalerweise nicht vorher noch einen Mantel an. Bo kiedy byśmy skakali do wody, to raczej nie ubieramy się wcześniej w jakieś ubrania. Aber er hatte ein Empfinden dafür, so wie er jetzt aussah, passte er nicht in die Gegenwart des Herrn. Ale on miał to poczucie tego, że tak jak on wygląda, tak jak teraz się w tej scenie znajduje, to nie pasuje, to nie godzi się właściwie w taki sposób stanąć przed Panem. Ich möchte das mal ganz praktisch für uns machen. Chciałbym to praktycznie zastosować wobec nas. Wir haben im Neuen Testament keine Kleidervorschriften für Christen. W Nowym Testamencie nie mamy właściwie przepisów na ubrania dla nas chrześcijan. Wir haben auch keine Kleidervorschriften für die Zusammenkünfte. Nie mamy też wytycznych co do ubrań dla, odnośnie zgromadzeń. Aber wenn wir uns bewusst sind, dass wir Jünger des Herrn Jesus sind und dass wir in seine Gegenwart kommen, ale jeśli świadomi jesteśmy tego, że jesteśmy uczniami Pana i przychodzimy przed Jego obecność, ich glaube, dann gibt uns das auch ein Empfinden dafür, was zu dieser Gegenwart passt und was nicht. To myślę, że sam ten fakt już daje nam to poczucie rozeznania tego, co jest stosowne wobec Jego obecności, a co nie. Dann werde ich in die Gegenwart des Herrn nicht so gehen, als wenn ich auf den Fußballplatz gehe. Przecież nie pójdę w obecność Pana w takim ubraniu, jakbym poszedł na boisko grać w piłkę. Petrus wollte jetzt zurück zu seinem Herrn, zurück zu der Quelle des Lebens. Piotr chciał do swego Pana, do źródła życia. Er springt ins Wasser und schwimmt die ungefähr 100 Meter zum Ufer. Skakuje więc do wody i płynie około 100 metrów do brzegu. Und die anderen Jünger, die kommen mit dem, das sind dann noch 6, die kommen mit dem Schiff nach. Pozostali uczniowie również dopływają z łodzią i rybami do brzegu. Nun, wer hat das Ding jetzt richtig gemacht? Kto więc teraz postąpił poprawnie? Nun, beide. Oboje grupy. Und wir lernen in der Nachfolge hinter dem Herrn Jesus her, ist das nicht für alle gleich, als wenn alles uniformiert wäre. Uczymy się tutaj ważnej kwestii, mianowicie, że to nie jest jakby względem wszystkich równo, że tak samo wszyscy idealnie w szeregu działają. Natürlich ist immer das Wort Gottes der Maßstab. Naturalnie wzorcem zawsze jest Słowo Boże. Aber er führt uns doch in der Nachfolge einen persönlichen Weg. Ale w tym naśladownictwie Pana on uczy nas też tej osobistej drogi. Er hat für dich manchmal einen anderen Weg wie für mich und umgekehrt. Bo na przykład Pan Jezus dla ciebie może mieć i ma całkiem inną drogę niż na przykład dla mnie. Und die Jünger hier, die dachten auch an die Fische, die sie gefangen hatten. Und der Herr hatte ihnen ja gesagt, sie sollten es tun. Bo ci pozostali uczniowie, których tu oglądamy, oni myśleli w tym momencie o tych rybach, które koniec końców przecież złowili pod wskazaniem Pana. Und so ist es gut, dass Petrus vorneweg schwimmt und dass die anderen Jünger mit den Fischen ans Ufer kommen. A więc jest to dobre, że owszem, Piotr skoczył do wody, jakby zostawiając tą łódź, ale inni uczniowie też czynią dobrze właśnie, aby tę sieć z rybami dowieść do brzegu. Und dann sehen wir, dass hier schon ein Kohlenfeuer ist. I oglądamy następnie wzniecone czy rozniecone ognisko, rozpalone. Und dieses Kohlenfeuer, bin ich sicher, hat Petrus erinnert an das Kohlenfeuer, an dem er kurz vorher gesessen hatte. Jestem przekonany, że to ognisko rozniecone, o którym czytamy w 9 wierszu, wskazywało też, czy przypominało Piotrowi o ognisku na dworze arcykapłana. An dem einen Kohlenfeuer war er in der Mitte der Welt gewesen und hatte versagt. Przy ognisku na dworze arcykapłana był w ognisku czy kręgu tego świata i tam zawiódł. Aber dieses Kohlenfeuer hatte der Herr selber bereitet und dort wollte er Gemeinschaft mit seinen Jüngern haben. Ale to ognisko przygotował Pan, aby mieć społeczność ze swoimi uczniami. Die Frage an uns ist, wo halten wir uns auf? Welche Gemeinschaft suchen wir? Pytanie do nas, kieruje się następującym. Gdzie my szukamy społeczności? Gdzie my przebywamy? An diesem Kohlenfeuer hier ist wirkliche Wärme, hat der Herr Nahrung bereitet und ist er selber. Przy tym ognisku, które Pan tutaj przygotował, jest to ciepło, jest to pożywienie, które On sam daje. Und wir sehen hier auch, es ist schon Fisch und Brot da. I czytamy, że jest tutaj ryba i chleb. Wo die Fische her waren, wissen wir nicht. Der Herr hatte sie bereitet. Skąd ta ryba była, nie wiemy, ale Pan ją przygotował. Es waren jedenfalls nicht welche von den 153, die die Jünger gefangen haben. Na pewno to nie była jedna z tych 153, które złowili uczniowie. Und doch sagt er dann gleicher, dass sie davon auch etwas bringen sollen. A jednak Pan Jezus mówi później, żeby właśnie i tamte, które złowili, przynieśli. Wir dürfen daraus lernen, dass der Herr Jesus uns gerne gebrauchen möchte im Dienst für sich. Pan Jezus chce nas chętnie używać w swojej służbie. Tego możemy się tutaj nauczyć. Aber dass er auch nicht auf uns angewiesen ist. Ale On nie jest zdany na nas. Wenn wir unsere Aufgabe nicht tun, benutzt er entweder einen anderen oder er kann es selber. Kiedy my nie czynimy tego zadania, jakie mamy, może inny użyć innego, albo sam to w inny sposób dokona. In dem Fangen der Fische dürfen wir ja auch etwas davon sehen, dass wir das Evangelium verkündigen und Menschen zu dem Herrn Jesus bringen. W tym właściwie połowie możemy widzieć obraz Ewangelii, która rozrzucona, czy też rozsiewana, w tym sensie zarzucona, zbiera czy łowi ludzi po prostu. Und da kennen wir es ja auch, dass Menschen zu dem Herrn Jesus geführt werden durch einen Evangelisten oder durch ein Traktat. I tak samo uczymy się, że ludzie, którzy są prowadzeni jakby do Pana, schwytani i prowadzeni przez ewangelistę, czy to przez podany traktat. Aber auch, dass Menschen, ohne dass sie Kontakt zu anderen Menschen haben, nur durch das Lesen des Wortes Gottes zum Herrn Jesus finden. Ale również ludzie, którzy w inny sposób się stykają z Panem Jezusem, na przykład przez osobiste czytanie Słowa Bożego. Und dann bekommen die Jünger, Petrus tut das dann ja, nochmal einen Auftrag, bringt von den Fischen her, die ihr jetzt gefangen habt. I teraz Piotr otrzymuje to zadanie, aby przynieść z tych ryb, właściwie przynieście kilka ryb, które teraz złowiliście, 10 wiersz. Und jetzt ist ganz bemerkenswert, was passiert. Teraz jest coś szczególnego, co się dzieje. Petrus geht alleine hin und zieht dieses Netz mit 153 großen Fischen ans Land. I właściwie Piotr poszedł, wyciągnął sieć na ląd pełną wielkich ryb, których było 153. Und vorher haben wir gelesen, dass das Netz so schwer war, dass sie es im Wasser nicht ziehen konnten. I wcześniej właściwie mogliśmy to zauważyć, że przecież ta sieć była ciężka, że to nie było tak łatwo nią ciągnąć. Und normalerweise ist es so, dass es einfacher ist, ein Netz voll Fischen im Wasser zu ziehen als auf dem Land. Bo przecież dużo łatwiej jest taką sieć ciągnąć mimo wszystko w wodzie niż po już lądzie. Und das zeigt uns sehr schön, dass wenn der Herr einen Auftrag gibt, er uns auch immer die Kraft und die Mittel gibt, ihn auszuführen. A to możemy się z kolei nauczyć tej takiej rzeczy, że kiedy Pan daje nam to zlecenie, to daje nam też siły odpowiedniej mocy, aby to zadanie powierzone wykonać. Bei unserem irdischen Arbeitgeber kann das schon mal anders sein. Jeśli chodzi o naszych pracodawców, tu może sytuacja wyglądać inaczej. Dass er uns eine Aufgabe gibt, aber dass wir gar nicht die Mittel und die Fähigkeiten haben, es zu tun. Że możemy dostać jakieś zadanie, ale nie mamy ani środków, ani odpowiednich zdolności, żeby to uczynić. Der Herr gibt uns nie eine Aufgabe, zu der wir nicht die Fähigkeit haben. Pan Jezus nie daje nam nigdy takiego zadania, do którego nie mielibyśmy zdolności. Der Herr gibt uns nie eine Aufgabe, zu der wir nicht die Kraft haben. I nie da nam Pan też takiego zadania, do którego nie mamy też mocy. Natürlich liegt weder die Fähigkeit noch die Kraft in uns. Naturalnie nie leży ta moc i zdolność w nas. Aber er gibt sie uns. On ją nam daje, je nam daje. Und so sagt zum Beispiel der Herr zu Paulus: Meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft wird in Schwachheit vollbracht. I na przykład mówi Pan Jezus do Pawła, moja łaska wystarczy ci. Dosyć masz, gdy masz łaskę moją. Oder er sagt in Philippa 4, glaube ich, alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, mówi apostoł Paweł, pisze w liście do Filipian, 4. rozdziale. Wir dürfen in diesem Fische fangen und jetzt die Fische herzubringen, zwei wichtige Aufgaben, die wir auch haben sehen. Możemy zobaczyć dwa ważne zadania w tym połowie ryb i przy prowadzeniu, przyniesieniu tych ryb, te dwa zadania ważne, które również my posiadamy. Zu dem ersten Teil habe ich schon gesagt, können wir sehen, wie wir Menschen zu dem Herrn Jesus bringen. W tym pierwszym aspekcie powiedziałem, że możemy tu zobaczyć to przyprowadzanie ludzi do Pana Jezusa przez ten połów. Eine unserer Aufgaben als Gläubige auf dieser Erde ist, die gute Botschaft weiterzubringen an Menschen, die sie nicht kennen. Bo tym pierwszym zadaniem też dla nas jest, jako ludzi na tej ziemi, głosić tą Ewangelię i rozprzestrzeniać ją wobec ludzi, którzy nie znają Pana. Jetzt sind die Fische in dem Netz drin und jetzt sollen sie an Land gebracht werden. Ale kiedy te sieci są już w sieci, kiedy te ryby są już w sieci, to powinny być teraz dostarczone na ląd. Und das bedeutet, dass jetzt solche, die schon zum Glauben gekommen sind, auch weitergeführt werden sollen, dass der Herr auch sie, sich um sie kümmert, dass sie wachsen. I tu chodzi też o to, że którzy są już w tej sieci, którzy rzeczywiście znaleźli Pana, aby oni byli we właściwy sposób też pouczani, bo Pan też troszczy się o nich. Und wir sollten nicht meinen, dass eine der beiden Aufgaben wichtiger ist als eine andere. I też nie powinniśmy wartościować tych zadań, że jedno jest ważniejsze od drugiego. Sie sind beide gleich wichtig. One obydwa te zadania są równorzędnie ważne. Es kann sein, dass der ein oder andere von uns eher die eine oder eher die andere Aufgabe hat. Może tak być, że jeden z nas ma jedno, czy drugi z nas drugie zadanie. Aber grundsätzlich sind beide Aufgaben wertvoll für Gott und eine ist nicht wichtiger als die andere. Ale zasadniczo obydwa zadania są wartościowe dla Boga i nie przewyższają się swoją powagą. Noch eine letzte Lektion im Zusammenhang mit dem Frühstück jetzt hier in Vers 12. Jeszcze jedna lekcja związana z samym tym śniadaniem, posiłkiem, o którym czytamy w 12. wierszu. Die Jünger hatten jetzt eine Lektion gelernt. Uczniowie nauczyli się pewnej lekcji. Sie waren jetzt bei dem Herrn Jesus. Oni byli z Panem Jezusem. Sie hatten Segen empfangen, weil sie gehorsam gewesen waren. Otrzymali to błogosławieństwo, ponieważ byli posłuszni. Und jetzt ist der Herr Jesus derjenige, der sich um sie kümmert in seiner Fürsorge. I teraz Pan Jezus jest tym, który troszczy się o nich w swej właśnie takiej opiece, troskliwości. Es ist eine Sache, dass wir aktiv sein sollen, dass wir Dienst für den Herrn Jesus tun sollen. Jest jedną rzeczą to, żebyśmy byli aktywni rzeczywiście i czynili te zadania dla Pana. Es ist eine zweite Sache, dass wir Ruhe in der Gemeinschaft zu seinen Füßen brauchen, um von ihm etwas zu empfangen. Ale też drugą kwestią jest to, abyśmy mieli ten spokój i tą więź z nim wynikającą ze społeczności z nim. In Lukas 10 hatte Maria zu den Füßen des Herrn Jesus gesessen. Łukasza 10 czytamy o Marii, która siedziała u stóp Pana Jezusa. Sie hatte erst gearbeitet und dann war die Zeit gekommen, ihm zuzuhören. Ona pracowała najpierw, ale był teraz czas, kiedy usiadła u jego stóp. Und so segnet er uns ganz persönlich, ohne dass wir was tun, einfach wenn wir uns bei ihm aufhalten. Er möchte uns etwas geben. On błogosławi nas po prostu przez to, że my zasiadamy u jego stóp, że odbieramy coś od niego. On chce nam coś dać. Und wir brauchen diese tägliche Zeit. Wir sagen auch schon mal, stille Zeit brauchen wir, um geistlich einen guten Weg zu gehen. I dlatego potrzebujemy wszyscy tego tak zwanego cichego czasu, aby duchowo się umacniać i iść we właściwy sposób dalej tą drogą. Die tägliche Zeit, Gottes Wort zu lesen. Ten codzienny czas mamy tu na myśli czytania Słowa Bożego. Über das Wort nachzudenken und zu ihm zu beten. Aby o tym słowie rozmyślać i też modlić się do Pana w kwestii tego słowa. Der eine kann das vielleicht morgens früh besser, der andere am Abend besser. Jeden z nas może to rano lepiej czyni, drugiemu jest to wygodniej, czy też bardziej korzystniej wieczorem. Da gibt es keine Regel für. Tutaj nie ma żadnych sztywnych reguł. Aber eins bleibt doch, ohne ein kurzes Wort und ohne Gebet sollten wir morgens nicht unser Tagewerk beginnen. Ale jedno pozostaje jasną kwestią, że bez przynajmniej krótkiego słowa i krótkiej modlitwy nie powinniśmy zaczynać naszego dnia. Vielleicht noch ein Gedanken zu dem Brot und den Fischen. Może jeszcze krótka myśl do tego chleba i ryby. Wir finden das ja immer wieder, dass der Jesus Brot und Fisch verteilt. My bardzo często też widzimy to, że Pan Jezus właśnie rozdziela chleb albo ryby. Und Brot ist ein Grundnahrungsmittel. Chleb jest tym podstawowym takim pokarmem. Vielleicht dürfen wir das mal so praktisch anwenden. Der Herr gibt uns das, was wir brauchen für unser tägliches Leben. Możemy to praktycznie tak może widzieć, że Pan Jezus daje nam to, co potrzebujemy do naszego praktycznego życia. Und oft gibt er uns noch etwas aus seiner Fülle darüber hinaus, noch zusätzlichen Segen, zusätzliche Annehmlichkeiten auch für unser irdisches Leben auf dieser Erde. Ale również i daje nam coś ponad to, coś takiego bardziej osobistego, coś, co jeszcze pogłębia tą więź naszą między nami a Nim, co możemy też w naszym życiu dalej urzeczywistnić. Und wir leben in einer Zeit, wo wir sicherlich die meisten von uns oft mehr haben, als wir unbedingt zum Leben brauchen. I my doświadczamy, myślę, tego, że my w obecnym życiu mamy zdecydowanie więcej, niż my faktycznie potrzebujemy do życia. Auch das ist die gütige Hand unseres Herrn. Ale to wszystko jest tak naprawdę wyrazem dobroci Bożej ręki. Ich möchte zum Schluss noch einen Vers aus Lukas 12 lesen. Chciałbym jeszcze na koniec przeczytać z Ewangelii Łukasza, rozdział 12. Lukas 12, Vers 37. 37 wiersz. Błogosławieni owi słudzy, których Pan, gdy przyjdzie, zastanie czuwających. Zaprawdę powiadam wam, iż się przepasze i posadzi ich przy stole i przystąpiwszy, będzie im usługiwał. Das lenkt unseren Blick jetzt in die Zukunft, wenn wir in der Herrlichkeit bei Christus sind. To kieruje nasze spojrzenie na przyszłość, kiedy będziemy w chwale z Chrystusem. Während wir hier auf dieser Erde sind, sorgt er für uns und gibt uns aus seiner Fülle. Kiedy jeszcze jesteśmy na tej ziemi, On troszczy się w swojej opiekuńczości i daje nam wszystko ze swojej pełni. Und wenn wir in der Herrlichkeit sind, hört er nicht auf, sich um uns zu bemühen. A kiedy znajdziemy się w chwale, to On nie zaprzestanie troszczyć się o nas. Er bleibt dann der Dienende für uns. Pozostanie tym usługującym wobec nas. Er bedient uns mit himmlischen Segnungen und macht sie uns zugänglich. I będzie nas niejako obsługiwał tymi niebiańskimi błogosławieństwami, czyniąc je nam przystępnymi. Was für einen wunderbaren Herrn haben wir doch. Jakiegoż wspaniałego Pana mamy. Amen. Pomodlimy się. Panie Jezu, mogliśmy widzieć w tych dwóch częściach zmartwychwstałego Ciebie. Zarówno społecznie, kiedy jako zgromadzenie jesteśmy wspólnie na tej ziemi, gromadząc się na różnych miejscach do Twojego imienia, za zamkniętymi drzwiami w oddzieleniu od tego świata, abyś to Ty mógł swe zasady zachować, jako ten, który jest pośrodku swoich. Panie Jezu, Ty potwierdzasz nam pokój z Bogiem. Ty pokazujesz nam swoje rany, kiedy możemy w pierwszy dzień tygodnia opowiadać Twoją śmierć. Patrzymy na skutki Twojego dzieła, patrzymy na wartość Twojej ofiary, Panie Jezu. Ale Ty też dajesz nam pokój na drogę naszego życia wiary. Panie Jezu, Ty też pokazujesz nam i w tej osobistej naszej relacji, że żyjemy w połączeniu ze zmartwychwstałym. Tym, który nieraz przygląda się naszej samowoli, który nieraz nam daje posmakować skutków tego, jak samowolni jesteśmy, a jednak w swej łasce wracasz się do nas, Panie Jezu, i pokazujesz nam piękno swojej osoby, pokazujesz swą łaskę, karmisz Koisz nasze rany przez naszą samowolę, karmisz nas i błogosławisz, Panie Jezu, otaczając swą opieką i dobrocią, dając nam poczucie swej miłości i bliskości. Panie Jezu, któż jest równy Tobie? Możemy Ci dziękować i polecać się Tobie, dziękując za wspólny czas, który spędziliśmy teraz z Tobą. Amen. Dann seid dem Herrn anbefohlen und hoffentlich sehen wir uns bald persönlich. Polecam Was Panu i mam nadzieję, że wkrótce mimo wszystko będziemy mogli się zobaczyć osobiście. Ja vielleicht können wir uns bald wieder persönlich sehen, ansonsten in Herrlichkeit. Albo zobaczymy się osobiście, ale już w chwale.